siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołów. Szósty set. Podcast szósty set, odcinek numer 18. Filip Korfanty, witam Was bardzo serdecznie. Ze stałego składu znów jestem sam. Prawdopodobnie Michał Kwiatko-Bemnowski i Piotr Złoch wrócą do nagrywania od kolejnego odcinka. A żeby Was nie zanudzić swoim głosem, tylko wyłącznie moim głosem, w poprzednim odcinku moim gościem był Maciej Piasecki, a tym razem w szóstym secie goszczę członka sztabu szkoleniowego Asa Koresowi, reprezentacji Finlandii, skauta, statystyka, analityka lub, jak sam pisze na swoim blogu, bywa to, że jego rola nazywana jest statystą, ale to oczywiście tak pół żartem. Moim gościem jest Kamil Sołoducha. Cześć Kamilu. Cześć. Bardzo mi miło, że mnie tutaj zaprosiłeś. Cieszę się. A to rzeczywiście tak jest, że ktoś kiedyś ciebie lub kogoś z twoich kolegów po fachu nazwał statystą, czy tak sobie to po prostu w ramach żartu napisałeś? Bardzo często jest tak, że ludzie, którzy siedzą na trybunach, nie wiedzą, czym się zajmuje statystyk, tak jak nie wiedzą, czym się zajmuje na przykład fizjoterapeuta. Więc kiedyś żartobliwie tak usłyszałem, że nie jestem statystykiem, tylko jestem statystą. A ty może poniekąd też jakby naprzeciw temu zeszartowałeś sobie w ten sposób, że kiedyś wrzuciłeś na swojego bloga taki artykuł, gdzie jest zdjęcie drużyny Asa Koresowi z poprzedniego sezonu. Cała drużyna stoi z przodu przed siatką, a ciebie i Sergiusza Ruszela, czyli drugiego statystyka, widać sam w tle, że widać same wasze głowy. Stoicie bardzo daleko, no i tak trochę pewnie coś chciałeś dać tym do zrozumienia, aczkolwiek moje stanowisko jest takie, że pełnicie bardzo ważną rolę. Ja bardzo lubię śledzić waszą pracę, dlatego no tym bardziej cieszę się, że dzisiaj ciebie goszczę. Powiedziałem przedtem skauta, statystyka, analityka. Myślę, że będę tych pojęć używał wymiennie, a powinienem też chyba dodać, że pełnisz tę rolę zdalnie. Czyli jest to chyba dosyć specyficzne, dosyć niespotykane w środowisku siatkarskim. W związku z tym wydaje się, że chyba nie jest łatwym zadaniem odgadnięcie, gdzie ty właściwie teraz przebywasz, bo przychodząc w 2016 roku do Asa Koresowi, rozpocząłeś pracę w roli zdalnego analityka właśnie. Pracujesz głównie w Olsztynie, od czasu do czasu można cię spotkać przy zespole Resowi, czy to na podpromie, czy na wyjazdach. A ostatnio widziałem, że byłeś na turnieju finałowym Pucharu Polski we Wrocławiu. No i w celu, jak sądzę, analizy gry rywali Asa Koresowi. Na turnieju spotkały się Oniko Warszawa, Trefl Gdańsk, Skrabeł Chatów i Zachsa Kędzierzyn Koźle. No i czy tylko w celu analizy tych przeciwników się tam udałeś, czy może miałeś jeszcze jakieś dodatkowe cele i zadania? To tak, wracając od samego początku, teraz jest drugi sezon, kiedy ja pracuję z Resowią i faktycznie jestem statystykiem, który pracuje bardzo w większości z domu, wykonuje te same zadania, które bym wykonywał będąc w Rzeszowie, natomiast z racji tego, że jest drugi statystyk, Sergiusz Ruszel, który jest w Rzeszowie na co dzień, który pochodzi z Rzeszowa, on zajmuje się rzeczami takimi jak skautowanie treningów, czyli robienie statystyk z treningów, robienie wideo z zawodnikami, ze sztabem szkoleniowym, drukuje wszystkie gameplany i tak dalej, robi mecze Resowi, a ja mogę się zająć przygotowywaniem meczów przeciwników, robieniem analiz swojej drużyny i przeciwnej drużyny i wszystko to. No, w tych czasach mamy już bardzo dobry internet, więc tu nie ma problemu, bo ściągnięcie czy wysłanie meczu, może tak, wysłanie meczu i ściągnięcie przez Sergiusza zajmuje w sumie około 25-30 minut, jedna i druga czynność. Więc to jest tyle co nic. Natomiast dzięki temu, że ja nie jestem na treningach, to mam naprawdę dużo czasu na pracę taką stricte statystyka czy to analityka. I dzięki temu, że nie jestem potrzebny na 100% w Rzeszowie, mogę sobie pozwolić na przyjazd na przykład do Wrocławia, gdzie mogę obserwować drużyny, z którymi się będziemy mierzyć, obserwować zawodników, zachowania, różne rzeczy, których nie widać na wideo. No i tyle. Tak to wygląda mniej więcej. Oczywiście też jestem, tak jak na przykład dzisiaj, czyli w sobotę, idę na mecz Olsztyna z Kędzierzynem tutaj w hali Urania. Od razu dopytam, idziesz na mecz Olsztyna z Kędzierzynem, ale przypuszczalnie bez laptopa po prostu sobie obejrzysz mecz, czy będziesz jednak skautował to spotkanie od razu na żywo? Nie. Jak jestem w Olsztynie, to ja nie skautuję meczów, ponieważ i takie wszystkie dostajemy, czyli gdzieś tam w niedzielę pewnie będę robił ten mecz Olsztyna z Kędzierzynem. Natomiast jak się skautuje mecz, to ja jako statystyk skupiam się głównie na tym, żeby wpisać poprawnie te kody wszystkie, żeby jak najmniej takich błędów czy niedoskonałości zrobić. Natomiast jak siedzę na meczu i go oglądam, to patrzę na rzeczy, których nie wyłapuję jako statystyk, czyli na zachowania właśnie zawodników, na relacje między nimi,
na jakieś wskazówki trenera, czy to na czasie, czy między akcjami, na właśnie różne takie typowo analityczne rzeczy, czyli co ja uważam, że ktoś zagra, co on zagrywa faktycznie, i staram się wyłapać schematy, którymi się kierują rozgrywający, czy też w ataku, czy na zagrywce. Mhm. To, o czym ty teraz mówisz, jak i sporo innych ciekawych rzeczy, można przeczytać oczywiście na twoim blogu siatkówkaokiemstatystyka.pl, dlatego jeśli ktoś nie zna, to polecam obserwować, chociaż ostatni wpis, z tego co widziałem, jest chyba z czerwca 2017, to one się nie przeterminowały. Wciąż tam są wartościowe informacje, dlatego serdecznie zapraszam. No właśnie, zaczęliśmy od tej twojej wizyty na Pucharze Polski. Zwycięzcą, moim zdaniem, niespodziewanie została drużyna Anastaziego, Trefl Gdańsk. Myślę, że tak ogólnie patrząc, rzeczywiście chyba nikt, może nie nikt, ale bardzo niewiele osób stawiało na gdańszczan, chociażby z tego względu, że na starcie turnieju oni byli najniżej w tabeli z tej czwórki półfinalistów. No oprócz tego myślę, że sama drużyna gdańska może nie z pełną świadomością podchodziła do tego, że oni ten turniej mogą wygrać, a w ramach takiej ciekawostki przeczytałem, że w sobotę wieczorem po półfinałach oni dopiero wtedy drukowali we Wrocławiu, tak na szybko szukali drukarni, żeby wydrukować ten swój baner, które oni trzymali na podium, trzymając Puchar Polski, czyli Gdańskie Lwy, zdobywcy Pucharu Polski. No to też im się to udało. Przedstawiono też screena ze zdjęciem i maila z drukarni, gdzie było napisane skopcie im tyłki. No i rzeczywiście gdańszczanie tyłki pozostałym drużyną skopali. W półfinale ograli Zaksę, w finale Skrebę Chatów. Mnie najbardziej rozczarowała postawa Oniko Warszawy, dlatego że oni mieli pasę zwycięstw. Moim zdaniem ich forma mocno rosła. No i ja zawiodłem się na tej drużynie, kibicowałem im. Tak jak w poprzednim odcinku wspomniałem, rozmawiałem z Maciejem Koseckim, że myślę, że to właśnie warszawianie zdobędą trofeum. Maciej Kosecki powiedział, że Zaksa, no i klątwa szóstego seta zadziałała. Obie drużyny do półfinałów nie awansowały, dlatego wszystko się zgadza. Drużyna Warszawy zawiodła mnie z tego względu nie tyle, że przegrała, co po prostu ze skrą zaprezentowała się słabo. Pewnie nie byłoby z mojej strony żadnych jakichś tam większych komentarzy do tego spotkania, gdyby nie to, że skra zagrała dobry mecz i Warszawa również, a jednak myślę, że Warszawa spisała się trochę poniżej pewnego poziomu. To jest moja opinia, a chciałbym poznać, jakie są twoje wrażenia po tym turnieju, no i na co według ciebie warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim mnie najbardziej rozczarowała, nie tyle rozczarowała, co zdziwiła postawa Zaksy, bo ja myślałem, że po naszym meczu, gdzie wygraliśmy z nimi dość gładko 3-1, może nie tyle gładko, co niespodziewanie, myślałem, że my im pomożemy, jakby dostali od nas taki zimny prysznic i to będzie dla nich motywacja do walki w Pucharze Polski, natomiast mam wrażenie, że nie do końca wyciągnęli wnioski z naszego meczu i Gdańsk przeciwko nim zagrał tak samo jak my, bardzo podobną taktyką. To jest pierwsza rzecz. Gdańsk, no może tak, Warszawa. Moim zdaniem Warszawa zagrała na maksimum swoich umiejętności. Ja nie liczyłem na to, że wejdą do finału, dlatego że oni prezentują ciekawy, wyrównany skład, natomiast to jest drużyna, która może w jednym meczu wygrać z każdym, ale może też przegrać z każdym. To nie jest tak, że Warszawa będzie wygrywała nagle z 3 mecze z rzędu z Bełchatowem, z Kędzierzynem i nie wiem, jeszcze z kimś z najwyższej półki, ale Warszawa dużo takich punktów zbierała podczas ligi po prostu w graniu z najsłabszymi zespołami plus ligi. Także patrząc też na charakterystykę Warszawy, to oni grają bardzo ryzykownie, bardzo dużo ryzykują na zagrywce, popełniają też sporo błędów w każdym elemencie. I widać, że to jest drużyna z ogromnym potencjałem, natomiast taka, która popełnia stanowczo za dużo błędów, żeby rywalizować z lepszymi drużynami. Także ja tutaj na Warszawę akurat nie stawiałem. Też moim zdaniem nie zmienił fakt, że nie było w Bełchatowie Łomacza, tylko był Marcin Janusz. To nie zmieniło jakby w moich oczach wizerunku Bełchatowa. I ja tutaj na nich cały czas nie tyle stawiałem, co wiedziałem. Byłem prawie pewny, że oni wygrają, bo rozgrywający w drużynie z Bełchatowa nie jest kluczowym elementem. Tam są zagrywka i atak po prostu. To dwa elementy, którymi oni wygrywają mecze. Natomiast jeżeli chodzi o Gdańsk, to ja się bardzo cieszę, bo z tego wyniku, dlatego że Gdańsk to drużyna, która ma jakieś tam problemy finansowe związane z byłym sponsorem. Także cieszę się z tego powodu, że oni pokazali, że mimo problemów finansowych, oni są w stanie też grać o jakieś tam
trofea, czyli pokazali, że pieniądze tutaj nie grają, że trzeba mieć chęć walki w każdym momencie i dzięki temu właściwie wygrali, bo też grali, ja widziałem piątkowy trening i szczerze mówiąc, piątkowy trening Gdańska, szczerze mówiąc nie sądziłem, że oni są w stanie coś ugrać, bo ten trening wyglądał bardzo kiepsko, a później się bardzo pozytywnie zdziwiłem, także to taki plus. I też oni zagrali bardzo, bardzo cierpliwą siatkówkę z Kędzierzynem, przetrzymali ten pierwszy napór Kędzierzyna, no i później wrócili na swoje tory i zaczęli grać tak jak chcieli zagrać ten mecz, a finał wyglądał trochę inaczej, ale widać było, że oni po pierwszym secie naprawdę w siebie uwierzyli już. Pierwszego seta wygrali niełatwo było wygrać, natomiast później już uwierzyli, że mogą i naprawdę fajnie grali w tym finale, natomiast też bardzo czytelnie byłem zdziwiony, że tutaj Bełchatów nie był w stanie się postawić. Mhm, jasne. Ty powiedziałeś na początku tej swojej wypowiedzi, że trochę rozczarowała, czy też zawiodłeś się na Zachsie Kędzierzyn-Koźle. Sporo pojawiało się takich głosów po meczu z Asseco Rysowią, który Zachsa Kędzierzyn-Koźle przegrała, że być może Zachsa ciężej trenuje, że może przygotowała jakiś specjalny mikrocykl pod kątem Pucharu Polski, czekających ją dalej spotkań, chociażby w Belgii, w Mazejk, ale oglądając poniedziałkowy mecz Trefla Gdańsk z Aluronem Virtu Wartu Zawiercie, Wojciech Drzyzga powiedział, że rozmawiał ze swoim synem, z Tomaszem Drzyzgą, no i dowiedział się, że Zachsa jakoś specjalnego treningu nie ma, czyli raczej podeszła do tego turnieju normalnie, tak jak do każdego innego spotkania, czyli biorąc pod uwagę, że przegrali z Asseco Rysowią, przegrali ten półfinał z Treflem Gdańsk, później przegrali z Noliką Maseik, wygląda na to, że chyba Zachsa padła trochę w jakiś dołek, czyli dawno nie było takiej sytuacji, że Kędzierzynianie przegrali 3 spotkania z rzędu. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce w roku 2014, czyli no już blisko 4 lata temu. Kiedy Zachsa wygrała na Puchar Polski. A tak, no tak, oczywiście. Rzeczywiście tak było. Co twoim zdaniem wpłynęło na to, że nagle Kędzierzynianie wpadli w taki dołek? Czy to może chodzi o to, że trener Gardini nagle zaczął coś znacząco zmieniać w ich stylu gry? Czy może zawodnicy są mocno eksploatowani od bardzo długiego czasu i po prostu wpadli w dołek fizyczny, co nie jest jakoś bardzo zaskakujące? Bo na przykład Sandero, no on już od sporej liczby sezonów jest mocno eksploatowany i w kadrze, i w klubie. No i Zachsa swoje spotkania dotąd wygrywała dosyć regularnie, 17 kolejnych zwycięstw, a nawet jeśli grali z tym teoretycznie słabszym zespołem, no to trener Gardini robił bardzo mało rotacji. No, zwykle na boisku przebywali Sandero i Bentonutti, a pozostałe ogniwa, no i też jeszcze Maurice Torres grał bardzo dużo, a pozostałe ogniwa były zmieniane, ale bardzo rzadko. Co ty sądzisz o postawie aktualnej Kędzierzyna i skąd się to wzięło? To tak, po pierwsze, ja też uważałem, że po meczu z nami uważałem, że oni są w jakimś cięższym cyklu treningowym, natomiast później doszły mnie informacje, że nie, że normalnie trenowali, nic nie zmienili w przygotowaniach, dlatego to było trochę dla mnie później zaskoczenie. Zresztą to pokazały kolejne mecz z Gdańskiem, że zagrali w ten sam sposób, że nie byli wcale lepiej ani gorzej przygotowani i z Noliko, ja tego meczu nie do końca oglądałem tak z perspektywy statystyka, tylko widziałem go w telewizji i też było widać, że oni nie grają w taki sposób, jak powinni grać, natomiast uważam, że problemów jest kilka, przede wszystkim po wygraniu 17 meczów w Polsce, czy tam nawet więcej, w sumie jeszcze dodając poprzedni sezon, oni byli bardzo pewni siebie, gdzie my, no, w starciu Zachsa Rysowia, kto mógł stawiać na Rysowie? Raczej nikt. I myślę, że tym jednym meczem bardzo dużo pewności siebie im zabraliśmy, bo oni do każdego meczu podchodzili z dużą pewnością siebie. To jest pierwszy element. I później po meczu z nami już tej pewności siebie trochę im odebraliśmy. Gdańsk też trochę odebrał, Mazejk myślę, że też już trochę odebrało, także dzisiejszy mecz może być bardzo ciekawy, dzisiejszy mecz z Olsztynem może być bardzo ciekawy i to jest pierwszy element. Drugi element jest taki, że właśnie przez tą wygraną my pokazaliśmy im, że każdy może z nimi wygrać. Trochę ja widziałem to podczas od połowy trzeciego seta z nami, później od trzeciego seta, czy od drugiego seta właściwie w meczu z Gdańskiem, że oni po ich minach widać, ja z chłopakami pracowałem, więc ja widzę po ich minach kilka takich, znam miny, kiedy chłopaki są już w stresie, kiedy nie są tak pewni siebie, kiedy zaczynają się zastanawiać nad tym, co grać dalej, bo tu nic nie wychodzi,
i kiedy zaczynają się zastanawiać, zaczynają myśleć o porażce, że ta porażka może jednak nastąpić już teraz. I to było widać naprawdę w tych dwóch meczach. I takie widmo porażki naprawdę nie pomaga. I to jest drugi element. A trzeci element, myślę, że po wygraniu 17 meczów koncentracja spada. I to w każdym kolejnym meczu jest coraz trudniej utrzymać ten poziom koncentracji. Oczywiście pomijam mecze z drużynami typu Sada Cruzeiro, bo no tutaj kto by się spodziewał, że oni wygrają. I oni sami myślę, że nie wierzyli. Nawet myślę, że nad takimi meczami nie warto się skupiać za bardzo. Nie warto analizować, bo co będzie, to będzie. Poza tym trzeba zwrócić uwagę też kolejny element, że w grudniu zagrali naprawdę dużo meczów, nie pamiętam dokładnie ile, i jakby ten okres, gdzie teraz styczniowy, gdzie był ćwierćfinał Pucharu Polski, liga normalnie trwała, jeszcze Liga Mistrzów, i to naprawdę ten dla nich ten okres może nie jest tak ciężki, jak był w grudniu, ale nadal jest trudny. I to jest kolejny element, gdzie oni mogą się czuć zmęczeni. A ostatni już element odnośnie tak trochę taktyki, my zaczęliśmy tak grać z Zaxą zupełnie inaczej niż wszystkie drużyny przed nami, łącznie z nami z pierwszej rundy. Nie graliśmy siłowo, przynajmniej to nie był zamiar, żeby grać siłowo z nimi. Popełniliśmy dużo błędów na zagrywce, ale zagraliśmy trochę inaczej taktycznie i Gdańsk to powtórzy. I myślę, że to jest nowość dla Kędzierzyna, że ktoś jednak pomyślał trochę bardziej, zastanowił się, jak z nimi grać i trochę ta taktyka została zmieniona. I to jest dla nich zaskoczeniem. Rozumiem, bo też zastanawiałem się nad tym, czy może to, że w ostatnim sezonie twoim w Kędzierzynie, czyli sezonie, kiedy po raz pierwszy Zaxę prowadził trener Ferdinando De Giorgi, był już Bentoniutti, był Sandero, była właściwie większość zawodników, jaka jest teraz, oprócz atakującego Morisa Torresa. I zastanawiałem się, czy coś z tego, co ty się, że tak powiem, dowiedziałeś, pracując w tamtym klubie, dało się przenieść na ten grunt ich analizy takiej do gry przeciwko nim. Czy coś takiego charakterystycznego zostało, czy nie? Jest kilka takich rzeczy, nie wolałbym nie zdradzać ich, natomiast jest kilka takich rzeczy, ale też uważam, że tutaj statystyka pełni, ja im dłużej pracuję jako statystyk, tym bardziej uważam, że statystyka pełni mniejszą rolę, coraz mniejszą rolę dla mnie, ale tak jak mówię, kilka zachowań znam już, kilka min wiem, co po nich nastąpi. Na przykład wiem po takie zachowanie Bena, jak widzę pewną minę, to ja wiem, jak zareaguję w kolejnej akcji na przykład. To jest gdzieś tam malutki element, który może pomagać, natomiast bardziej chodzi o, w naszym meczu na przykład bardziej chodziło o to, że my byliśmy, nie mieliśmy presji, że musimy wygrać i zagraliśmy naprawdę nieźle to spotkanie. Także tutaj największa zasługa jest tych, którzy byli na boisku po naszej stronie. Jasne, czyli po prostu też oprócz tego, że mieliście dobrą taktykę, to potrafiliście ją dobrze wykonać od strony takiej technicznej po prostu, czyli dobrze wykonywaliście założone elementy. Rozumiem. Czyli jednym słowem Bentoniutiego jakoś da się rozczytać. To nie jest zawodnik, który jest kompletnie nie do odczytania. Myślę, że nie ma rozgrywającego, którego nie da się odczytać. Ben jest takim, jeżeli chodzi o schematy, o dystrybucję Bena, to jest odrobinę ponadprzeciętnym rozgrywającym. Da się znaleźć do gdzieś tam takiego game planu. Cztery rzeczy spokojnie można znaleźć, bardzo ogólne. Natomiast przewagą Bena jest dokładnie. Po nim przede wszystkim technicznie. Po Benie, jak ma dobre przyjęcie, to nie widać, gdzie rozegra do ostatniego momentu, do momentu, kiedy wystawi tą piłkę już. A druga rzecz, że jak wystawi, to jest bardzo dokładne. Te dwa elementy można zaburzyć tylko poprzez prowadzenie. Możesz powtórzyć, bo nie zrozumiałem, przez prowadzenie? Prowadzenie, jeżeli chodzi o wynik, czyli jeżeli oni prowadzą, to tutaj jest bardzo ciężko z nimi grać. Natomiast jeżeli tak my, jako Resovia, zaczynamy prowadzić, jeżeli chodzi o wynik w secie, czy o wynik w setach, to już Ben zaczyna trochę się denerwować i mniej dokładnie rozgrywa, bardziej tak chaotycznie dokonywać wyboru. Tu jest już, można przejąć inicjatywę. Rozumiem. Właśnie odnośnie takich analiz, takich rozgrywających z tej wysokiej półki, od razu przypomina mi się pewna ciekawostka, którą usłyszałem na temat Filipa Blaina z czasów, gdy pracował w reprezentacji Polski ze Stefanem Antigą. On ponoć jest takim trenerem, który względnie niedobrze radzi sobie z datą volley, nie za bardzo lubi pracować liczbami, natomiast on dużo czasu spędza z wideo, na oglądaniu wideo i na podstawie różnych takich techniczno-fizycznych ograniczeń zawodników stara się cokolwiek zaobserwować. No i pamiętam, jak Oskar Kaczmarczyk mówił, że reprezentacja Polski miała problem z Marufem, z Sayedem Marufem, z rozgrywającym reprezentację Iranu, bo długo nad nim pracowali i nie mogli na niego znaleźć sposobu, czyli jakichś takich charakterystycznych, że tak powiem,
ciągów zagrań, to znaczy, że jeśli teraz zagrał to, to teraz zagra to i tak dalej, i tak dalej. No i ponoć w końcu przychodzi właśnie Philip Blaine po tych pewnie setkach godzin obserwacji wideo i mówi, że mają coś tam. No i rzeczywiście, mimo że Maruf czy tam Toniutti rozgrywający wysokie klasy, no to te dwa przykłady, czyli to, co ty powiedziałeś i to, co ja zasłyszałem na temat Marufa, jednak pokazuje, że to nie są tacy zawodnicy, których się nie da czytać i da się z nimi jakoś tam grać. Pewnie trzeba się ściśle trzymać realizacji taktyki, no ale jednak da się im jakoś przeciwstawić, ale to tak trochę już na marginesie wspomniałem o tym Marufie. Aha, jeszcze mi się też przypomniała jedna ciekawa rzecz odnośnie Bruno Rezende. Zasłyszałem o nim kiedyś takie zdanie, że on po przyjęciu płaskich piłek w ogóle nie gra przez plecy, czyli ty mógłbyś w jakieś takie inne, niekoniecznie może z nazwiskami, ale takie charakterystyczne rzeczy wymienić, to znaczy, że jeśli coś tam, to coś tam. Przede wszystkim, no jest, generalnie jak my analizujemy jakiegoś rozgrywającego, to można powiedzieć, że mamy około 30 stron analiz dotyczących tego rozgrywającego. Na jednej stronie jest powiedzmy 10-15 informacji. No więc tutaj nie ma opcji, żeby... Jeżeli weźmiemy wystarczająco dużo meczów albo wystarczająco mało meczów, to zależy jak na to spojrzeć, to nie ma takiej opcji, żeby z tych kilkudziesięciu stron coś nie wyszło. I to jest... To są zwykłe rzeczy często, natomiast można się na nich skupiać. To jest gdzieś tam przyjęcie z pierwszej strefy. To jest bardzo niewygodna pozycja dla rozgrywającego, bo często właśnie nie widzi tego, kto jak stoi blokujący po drugiej stronie siatki, na przykład albo gra dużo pierwszego tempa, albo w ogóle go nie gra. To jest mnóstwo. To Michał Masny był kiedyś taką osobą, która jak miała przyjęcie z pierwszej strefy, to grała pierwsze tempo i lewe skrzydło. Nigdy tam miał dosłownie poniżej 10% na to prawe skrzydło. Pozwoli, że ci przerwę. Przyjęcie z pierwszej strefy chyba w większości przypadków oznacza, że piłka leci z zapleców rozgrywającego. Tak. Masz na myśli, że przyjęcie z pierwszej strefy na jaką szerokość siatki? Czy do drugiej strefy, czy bardziej do czwartej? Obojętnie, bez znaczenia. To jest właśnie ciekawe, tak. Okej, bo właśnie też nie przypomnę sobie dokładnie już konkretnego przykładu, ale chyba był taki rozgrywający, który ma, jeśli ma piłkę za plecy, do czwartej strefy, czyli blisko lewej antenki, to w ogóle nie gra przerzutów. I dlatego właśnie mnie to ciekawiło, czy to ma znaczenie w większości, czy piłka jest do czwórki, czy na przykład do dwójki i tak dalej. Okej. To też ma znaczenie, ale to już nie chodzi o przyjęcie z pierwszej strefy, tylko gdzieś tam jakieś przyjęcie do drugiej strefy, czy do czwartej strefy, to często są zawodnicy, to jest taki najczęstszy czynnik, że ci rozgrywający grają blisko siebie, czyli nie grają tych przerzutów. Jeżeli zagra przerzut, to jest on albo niedokładny, czyli za blisko, za daleko siatki, atakujący nie może nic z tym zrobić, albo niewiele może z tym zrobić, albo piłka jest po prostu wąska. I tutaj też jest znacznie trudniej wykonać atak, albo ten atak jest po na przykład ciasnym skosie. Także to jest też element taktyki. Natomiast problem polega na tym, że zagrywkę do pierwszej strefy możemy wykonać i wiemy już przed akcją, że ta zagrywka będzie do pierwszej strefy, bo się dogadali. Natomiast przyjęcie do drugiej czy czwartej strefy, no to tego nie wiemy. Przed akcją to jesteśmy w stanie zobaczyć dopiero w trakcie, po przyjęciu, tuż po przyjęciu, że ta piłka leci do czwartej strefy. Także tu jest odrobinę mniej czasu na przygotowanie się w bloku. No nie wiem, ostatnio w wywiadzie jakimś powiedziałem, że są wielu rozgrywających, którzy jak wystawiają jedną ręką, to jest to pierwsze tempo. To jest taki drugi element, tylko że takich akcji w meczu może 3, może 4 się zdarzają w całym meczu. To zależy od drużyny oczywiście, ale średnio 3-4 akcje. I tutaj czy jest sens o takiej rzeczy mówić. Jeszcze jest taki element odnośnie analizy rozgrywających, chociażby, że jak przyjmuje zawodnik pierwszej linii, to czy dostaje, czy nie dostaje piłkę po przyjęciu, po swoim przyjęciu. To jest też tutaj widać bardzo ciekawe współczynniki, bo są rozgrywający trochę, nie znam lepszego określenia, może trochę szaleni, trochę zbyt ryzykujący i oni grają po każdym przyjęciu z tym przyjmującym, a są tacy, którzy są dość zachowawczy i jak on przyjmuje, to już nie ryzykują grania z nim, bo nie wiedzą, czy on się wyrobi do tego ataku, czy nie, tylko omijają tego zawodnika. To takie pierwsze, najprostsze rzeczy, które przyszły mi do głowy. Jasne. Coś mi się od razu przypomniało, może akurat nie stricte odnośnie rozgrywających, ale takie chyba dosyć ciekawe zachowanie odnośnie Aleksandra Atanasiewicza. Słyszałem o nim, że jeśli piłka jest przyjęta pod prawą antenkę, to rozgrywający wystawia mu piłkę pionowo do góry, on z tego nigdy nie atakuje prostej. Jakby rozumiem, że pewnie
pewnie Aleksandra Atanasiewicza nie śledzisz, bo po prostu nie, przeciwko niemu nie grasz, ale no, też takie jakieś zachowanie mi się przypomniało odnośnie takich, że tak powiem, wynikania czegoś z czegoś. To tak dodam jeszcze jedną rzecz, że ja nigdy z Juan Toreną nie pracowałem, natomiast z kilkoma osobami, które z nim pracowały, rozmawiałem i podobno on od swojego rozgrywającego wymaga, że jak zagrywka jest przyjęta na jego stronę, czyli on zagrywa, przeciwnik przyjmuje na jego stronę, to wtedy wymaga od swojego rozgrywającego, żeby wystawił mu pipa. To jest taka ciekawostka malutka. To odnośnie pipa od razu mi się też przypomniało, odnośnie Dragana Trawicy, kiedy słyszałem takie zdanie o nim, że on, jeśli jest jakiś tam atak twojego zespołu i piłka po obronie wraca od razu, to na początku gra pierwsze tempo, a jeśli ponownie piłka wróci, to gra pipa lub odwrotnie. Czyli zawsze tak jest, że najpierw gra pierwsze tempo, potem pipa lub najpierw pipa, potem pierwsze tempo. No jakby ja tego osobiście nie sprawdzałem, ale takie zdanie, gdzie jak ktoś dobrze poszuka, to sobie znajdzie. Lubię takie ciekawostki wynajdywać, sobie zapisywać, dlatego teraz to nawet mogę o tym wspomnieć. Możemy taki przykład znaleźć. Dobrze, to może nie podawajmy nazwiska, bo może niektórzy skauci o tym nie wiedzą, niech sobie popracują. Teraz będą siedzieć 3 tygodnie i szukać, który to jest zawodnik. oczywiście żartuję. O, jeszcze coś mi się jednego przypomniało. W reprezentacji Brazylii jakieś kilka lat temu było tak, że oni robiąc podwójną zmianę, wchodził Rafael i on nigdy nie grał lewego skrzydła. Tak było przez kilka lat, czyli po wejściu na podwójną zmianę Rafael grał tylko środek i prawe skrzydło. No i to akurat powiedział Oskar Kaczmarczyk, że nie grali, aż w końcu przed finał Mistrzostw Świata z Polską i Rafael zagrał 4 razy lewe. Czyli można zażartować, że oni na to zagranie pracowali kilka lat, żeby nagle w finale Mistrzostw Świata zaskoczyć drużynę przeciwną. Tak patrząc z mojej perspektywy, trochę tak jest, że właśnie zawodnicy nasi rozgrywający dostają co 2, co 3 mecze swoje dystrybucje i wskazówki, kiedy mają coś zmienić. Natomiast to jest właśnie sztuką, żeby trzymać, żeby wiedzieć, kiedy co zmienić, bo można wszystko zawsze zmieniać i w każdym meczu wszystko będzie inaczej, ale można pewną rzecz używać w jakiś tam sposób, tak jak Rafa, i zmienić to w najważniejszym meczu sezonu, czy tam w najważniejszym meczu kariery, powiedz. To jest właśnie. Dobrze, to może tych takich strzałów trochę nieprzypiętych do niczego już wystarczy, a ty wspomniałeś przedtem odnośnie analizy rozgrywających, że macie, chyba powiedziałeś, 30 około stron takiej analizy? Około 30, okej. Jest to mnóstwo informacji, mnóstwo pracy, natomiast zawodnik, nie oszukujmy się, on jeśli jest już na boisku, jest przyjęta piłka po drugiej stronie siatki, no to z perspektywy środkowego masz pewnie ułamki sekund na reakcję, dlatego jestem ciekaw, jakby to robicie w Asekoresowi, układając game plan, ile rzeczywiście z tej całej waszej pracy, czyli pewnie mnóstwa poświęconych godzin, wynika przed meczem informacji przekazywanych, powiedzmy na przykład do środkowego, bo słyszałem, że na przykład 3-4 i to chyba Andrea Anastasi albo Daniel Castellani powiedział, że więcej nie ma sensu, bo zawodnicy i tak tego nie będą w stanie tak szybko przetworzyć. Tak, to prawda i tutaj właśnie z tych 30 stron, czyli kilkuset informacji tak naprawdę, właściwie kilkudziesięciu interesujących informacji, musimy wybrać tak moim zdaniem 3-4, które dajemy zawodnikom. Mówię tu odnośnie rozgrywającego drużyny przeciwnej. Wybieramy 3-4 informacje do zapamiętania zawodnikom, które są zawarte na gameplanie i myślę, że to jest taka ilość informacji, która naprawdę wystarczy do wygrania meczu i to jest rzecz pierwsza i później to jest już rola trenera, żeby przed każdą akcją, jeżeli jest coś szczególnie interesującego w danej sytuacji, przy danym wyniku, czy w danym ustawieniu, to już rola trenera, żeby on informował swoich środkowych o tym, co w tej akcji nastąpi. I tu jeszcze trzeba podzielić zawodników, bo są środkowi, tutaj głównie to są, o rozgrywającym to są głównie informacje dla środkowych. I tu są środkowi, którzy często sami przychodzą po to, żeby dać im więcej informacji. Takim przykładem jest na przykład Marcin Możdżonek, który jest mega inteligentnym człowiekiem i który jest w stanie wszystko zapamiętać i zrealizować. To jest najważniejsze, zrealizować na meczu. A są też zawodnicy, dla których te 3-4 informacje to jest wystarczająca ilość, a gdzieś tam kiedyś pracowałem też z takim, dla którego jedna to było za dużo. Wystarczająco. A, wystarczająco. Bardzo eufemistycznie to ująłeś. Tak.
To też coś mi się przypomniało. Nie podam dokładnie, gdzie to się wydarzyło, kto tak zrobił, ale była taka sytuacja, że jakiś zawodnik dostał zbiór informacji o rywalu na pendrive'ie, miał go sobie sprawdzić, zapoznać się z tym, po czym oddał pendrive'a, no dobra, okej, a tak naprawdę dostał pustego pendrive'a. Czyli po prostu w ogóle tego pendrive'a nie otworzył, no ale to już tak nawiasem, no, jak ktoś chce sobie to pomóc, to da sobie pomóc, a jak nie chce dać sobie pomóc, to sobie nie pozwoli i tyle. Przepraszam, przerwałem ci, coś chciałeś powiedzieć, proszę nie, kontynuuj. Nie, chciałem tylko dodać, że to się zdarza, to chyba jest w każdej drużynie, jest taka jedna osoba czy dwie, które mimo, że dostają informacje, teraz akurat wrzucamy jakieś tam swoje filmiki na montaże na YouTube'a i wysyłamy linki zawodnikom i tak jak wysyłamy 14 zawodnikom, to często jest tak, że 13 wyświetleń tego pliku jest 12, to tak, to jest normalne chyba, w każdej drużynie, w której ja pracowałem, tak było. Jasne, zaczęliśmy od Bena Toniottiego trochę tę całą rozmowę odnośnie meczu Resowi z Zaxą. Chciałbym do tego spotkania na moment jeszcze wrócić, bo obserwując to spotkanie i mecz półfinałowy Zaxy z Treflem Gdańsk, zauważyłem taką sytuację, że Toniutti, jeśli jest w pierwszej linii, to przy niektórych wystawach przeciwnika na jego lewe, czyli Zaxy prawe skrzydło, Toniutti wycofuje się z bloku w okolice trzeciego metra, czyli stoi trochę zaraz, można powiedzieć, zaraz za blokiem, a blokują tylko środkowy i on przyjmuje rolę zewnętrznego bloku, czyli skacze trochę zwykle bliżej antenki, no i blokuje też lewo skrzydłowy w roli, można tak to nazwać, środkowego. No a na przykład w niektórych ustawieniach bywa, że Bentoni nie przesuwa się na prawą stronę siatki, tylko na lewą stronę siatki, a na prawe skrzydło przechodzi przyjmujący. No i czy oni stosowali taki manewr wcześniej, czy być może przygotowali to na mecz z Resowią i na Puchar Polski? Czy jest to skuteczne? No i pytam dlatego, że mam w pamięci kilka takich manewrów, które oni wykonali i nie przyniosło im to żadnego efektu. Oni nie podbili żadnej piłki, nie zablokowali żadnej piłki. Ja pamiętam już tego typu akcje z zeszłego sezonu. To nie zdarza się często, bo to nie może się zdarzać często. Bo wtedy przeciwnik wie, że to jest zawsze na przykład i tutaj można spokojnie grać przez miejsce, gdzie był Ben, albo że grać odwrotnie, tam gdzie Bena nie powinno być, to tam jest, więc tam gramy. Także to nie może być tak, że co w każdej akcji to grane przez nich, przez Zaxę. Natomiast ja pamiętam, że z Hefe w zeszłym roku oni to trochę realizowali. I tak, przy wysokiej piłce Ben ucieka od bloku, jeżeli jest piłka wystawiona na tyle wysoko, że on jest w stanie poinformować swojego środkowego, że jego nie ma w bloku i wtedy idzie do asekuracji na przykład. I najczęściej atakujący właśnie atakują przez Bena i mogą się zaskoczyć, bo tutaj w tym miejscu jest na przykład Bieniu. Tak było na Pucharze Polski w którymś tam meczu. Wydaje mi się, że oni wyblokowali tą piłkę, bo właśnie ktoś chciał zaatakować przez Bena, a tam był Bieniu w bloku. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, czasami zdarza się, że Toniutti idzie na lewe skrzydło do bloku, czyli na drugą stronę siatki i nie pamiętam dokładnie z kim to był mecz, natomiast kilka razy z rzędu, tak że 3-4 razy czy 3 razy z rzędu chyba była piłka wystawiona do atakującego, gdzie Ben dotykał tej piłki i wyprowadzali kontratak i wygrywali akcję. Nie wiem, czy to nie było w meczu z Bełchatowem, nie jestem pewny, ale coś mi się tak wydaje. Czy to było z Jastrzębiem, jakoś tak. Także tutaj opłacalność jest jakaś, natomiast nie można tego robić za każdym razem, ale też trzeba przyznać, że Ben nie jest, mimo że jest niskiego wzrostu, to on jest niezłym blokującym, bo technicznie blokuje całkiem nieźle, a też wyskakuje ponad siatkę, to jest też dla niego plus. Właśnie, bo to jest taki trochę, moim zdaniem, utarty frazes, że niski rozgrywający, no to gramy przez niego, a moim zdaniem skuteczność bloku nie zawsze jest determinowana wzrostem zawodnika, czyli bywają zawodnicy niewysocy, a blokują fajnie, bo na przykład robią dużo wybloków, a bywają zawodnicy wysocy, którzy nie blokują w ogóle. Obserwując ten sezon na Sekoresowi, mam wrażenie, że Lukas Tichaczek, pomimo słusznego wzrostu, bo on ma chyba troszkę ponad 2 metry, mam wrażenie, że on bardzo mało bloków lub wybloków zalicza. Możesz to potwierdzić bądź zaprzeczyć? To znaczy, nie pamiętam dokładnie, jak to wygląda z Lukasem, natomiast tutaj jest kilka czynników. Po pierwsze, rozgrywający wcale nie musi skakać wysoko, bo wystarczy, że skoczy technicznie dobrze i to już jest na plus dla niego, bo pierwszy element to, żeby nie machał rękoma w bloku, tylko skoczył prosto. I wtedy nasza obrona wie, jak zareagować w obronie, tak? Czyli jeżeli rozgrywający macha, przerzuca ręce do skosu, do prostej, skacze tak, że można go w głowę trafić, to jest ciężko, naprawdę trudno do obrony, żeby ocenić sytuację, gdzie mają stanąć tak naprawdę. Jeżeli rozgrywający skacze prosto, to oni wiedzą, co zrobić. To jest pierwszy element. Drugi element jest taki, że jak atakujący widzi po drugiej stronie niskiego rozgrywającego,
atakującego, to myśli, że często jest tak, że traci taką koncentrację i myśli, że może zagiąć i zaatakować w 4 metry, co jest nieprawdą, bo wystarczy wyskoczyć 10 centymetrów i już się go zablokuje. I to jest chyba najczęstszy błąd atakujących, bo tutaj akurat na przykład z Benem, no większość skrzydłowych nie powinno mieć z nim problemów, a on jest jednym z lepszych blokujących na swoim skrzydle. Dlatego, że właśnie ludzie tracą koncentrację, starają się zdobyć spektakularny punkt, a nie po prostu punkt. Jasne. Ty mówiłeś o tym, żeby w bloku nie powinno się machać rękami, żeby skakać po prostu, chyba trener Kowal to nazywa, przed siebie, czyli po prostu z rękami do przodu. I to też jakby zastrzegałem u trenera Kowala, że nie machać rękoma, bo to jest najczęstsza przyczyna tego, że pojawiały się obicia bloku, czyli... Jeśli blokujący po drugiej stronie taśmy, siatki, macha rękoma, to jest duże prawdopodobieństwo, że zostanie obity. No i to jest problemem właśnie wtedy dla obrońców, bo piłka leci gdzieś za boisko, nie da się z tym nic zrobić. Dobrze, wróćmy na chwilę jeszcze do Pucharu Polski, bo chciałem cię przedtem jeszcze zapytać o Marcina Janusza. To znaczy, Marcin Janusz został wybrany najlepszym rozgrywającym Puchar Polski. Skra wygrała półfinał, czyli pierwszy mecz z nim w składzie po takim dużym okresie, kiedy on nie grał, bo na boisku się w pierwszym składzie jeszcze wcześniej na boisku nie pojawił. Można też takie przykłady, czyli zwycięstwa zespołów, które wprowadzały na parkiet kompletnie nowego, nieogranego wcześniej rozgrywającego, się pojawiają. Takie przykłady to chociażby Michał Kędzierski, chyba w 8 kolejce w meczu Resowi z Olsztynem. On wcześniej grał bardzo mało, a wszedł z Olsztynem i tak na moje oko zagrał chyba najlepszy mecz sezonu. Inny przykład to Tomasz Kowalski. On zastąpił też w 8 kolejce Emiego Terwapurtiego, który złapał kontuzję. No i Espadon Szczecin to spotkanie wygrał z Treflem Gdańsk chyba 3-1. I Tomasz Kowalski chyba został wybrany MVP. To są takie dwa przykłady z tego sezonu, a takich sytuacji można też poszukać wcześniej, w 2014 roku. Aleksa Brdiowicz wszedł do składu z Krybełchatów za kontuzjowanego Uriartę w styczniu. No i Skra to pierwsze spotkanie z Brdiowiczem wygrała, potem wygrała jeszcze 3 z 4 kolejnych spotkań, czyli to pokazuje, że takie wejście rozgrywającego kompletnie jakby nowego, który wcześniej nie grał, niekoniecznie musi być, że tak powiem, gwoździem do trumny zespołu. No i chciałbym cię zapytać, co w sytuacji, gdy macie mecz z jakimś zespołem, który do tej pory gra tylko jednym rozgrywającym, a nagle pojawia się rozgrywający inny, ten teoretycznie rezerwowy, bo co wtedy robicie? Czy bazujecie na improwizacji, czyli obserwujecie powiedzmy pierwszego seta i na podstawie pierwszego seta wyciągacie jakieś wnioski, a w tym pierwszym secie na przykład gracie tylko czytaniem gry bez żadnych opcji? Czy może zawsze, chociażby to miało miejsce 2 lata temu, wracacie do meczów tego drugiego rozgrywającego i przekładacie to, co było kiedyś dawno, na taktykę aktualną? Jak wy to robicie? Po pierwsze, to chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to, że Marcin Janusz grał, to nie jest tak, że pan Janusz z trybun wchodzi i gra, tylko on jest rozgrywający, więc on potrafi rozgrywać. Nie, jasne, oczywiście. I do każdej drużyny jest brany rozgrywający po prostu, także oni lepiej lub gorzej potrafią wystawiać czy rozgrywać, ale oni to potrafią. I moim zdaniem akurat Marcin Janusz jest jednym z lepszych zmienników, jeżeli chodzi o rozgrywających w Pluslidze, także tutaj większego problemu nie ma, jeżeli chodzi o Bełchatów, bo on naprawdę... Zresztą z Bełchatowym nie trzeba grać super jakoś finezyjnie na rozegraniu, bo jak się ma Lisinacza pod siatką, to się gra z Lisinaczem. Jak się nie ma Lisinacza, no to wtedy się szuka, ale też nie trzeba daleko szukać. I to jest pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o przygotowanie przeciwników, to jak się dowiedzieliśmy, że Grześka Łomacza nie będzie przeciwko nam, czyli właściwie dowiedzieliśmy się tam w czwartek chyba, czy w piątek, czy w czwartek właściwie. Tak, w czwartek dowiedzieliśmy się przed Pucharem Polski, no to dobrze się złożyło, bo ja byłem na Pucharze Polski, więc mogłem też pooglądać Janusza. Ale pierwsza rzecz, jak się dowiedziałem, to spojrzałem z poprzedniego sezonu i sprzed 2 lat, jak on rozgrywał. I tutaj charakterystyka rozgrywających w bardzo niewielkim stopniu się zmienia, bo oni, tak jak jest przyjęcie do drugiej strefy, do czwartej strefy, to są ich predyspozycje fizyczne, a nie jak gra blisko siebie przy przyjęciu do drugiej strefy, a nie gra przerzutów, to jest jakaś predyspozycja związana z jego fizyką, fizycznością, tak? To ta rzecz się bardzo rzadko zmienia, albo bardzo dużo czasu potrzeba, żeby się zmieniła. A w tym momencie, jutro gramy mecz z Bełchatowym, mamy już 3 pełne spotkania, czyli 10 setów, gdzie zagrał Marcin Janusz. To jest jakaś tam minimalna baza informacji, żeby cokolwiek wyciągnąć, a jest jeszcze taka rzecz, że załóżmy w swoich analizach tych 10 setów mamy bodajże 60 piłek, z których można już wyciągnąć jakieś informacje, a jak zebrałem cały sezon, to tych informacji było...
tych piłek pozytywnie przyjętych było nie 60, a około 90. Także z tego gdzieś tam wchodził na podwójną zmianę, jakąś zmianę w końcówce seta i tak dalej. I tego się zebrało wystarczająco, żeby coś stwierdzić. Oczywiście nie są takie pewne informacje, pod którymi możemy się podpisać, że on niczego nie zmieni, bo przed każdym meczem, po każdym meczu coś można zmienić, ale te informacje potwierdzały się z poprzednim sezonem, także tutaj jest o tyle łatwiej. A też trzeba zwrócić uwagę, z kim oni grają. Nie będzie tak, że on zacznie inaczej grać, skoro do tej pory wychodziło Grześkowi Łomaczowi granie z Lisinaczem, więc no nie będzie tak, że on ani jednej piłki nie wystawi do Lisinacza. Jasne. A też pytałem, czy może wracacie do jakichś tam sytuacji takich bardzo starych, czy typu powiedzmy sprzed 2-3 lat. No to jest taka może jedna sytuacja, że jakiś tam rozgrywający po prostu długo czasu nie gra i trudno się spodziewać, co on będzie grał, bo to od razu powiedziałeś, że no to jest rozgrywający. Rzeczywiście, ja nie miałem na myśli, że on nie potrafi rozgrywać, tylko po prostu rozgrywa w jakiś określony sposób i może mało jest takich elementów, na które da się łatwo zareagować. To znaczy, że na przykład, tak jak było chociażby z Bruno, że jak jest płaska piłka, to nie gra przerzutów na prawe i tak dalej. No być może takiej sytuacji nie da się, nie oglądając go wcześniej, po prostu przewidzieć. A też przypomniałem się sytuacja z meczu z Aksy, która chyba grała w Serbii. Przypuszczalnie to był jakiś mecz Pucharu C w Ligi Mistrzów, nie pamiętam dokładnie już o co chodziło, ale tam nie tyle chodziło o to, że jakiś rozgrywający nie grał i nie dało się go rozpisać, a po prostu z meczu tego zespołu nie było wideo. No i Aksa nie mogła się do tego przeciwnika przygotować i Oskar Kaczmarczyk wtedy był, nie wiem, być może ty też wtedy byłeś w tym sztabie jeszcze, ale do czego zmierzam? Zaksa grała mecz w Serbii z jakimś serbskim zespołem, którego już nie pamiętam, ale Oskar miał jakiegoś znajomego statystyka w Serbii i on po prostu poprosił go, ten statystyk pojechał na mecz i po prostu ten mecz Oskarowi nagrał. Nie wiem, czy ty może byłeś świadkiem tej sytuacji, czy ciebie już kiedyś nie było, ale to kiedyś właśnie Oskar opowiadał. No i to pokazuje, że warto chyba ze statystykami żyć w zgodzie, natomiast coś, co jeszcze mnie kiedyś trochę zaskoczyło, mianowicie oglądałem kiedyś wykład trenera już teraz Marka Solarewicza i on na koniec wykładu wspomniał o tym, że prosi o to, żeby nie zakłamywać kodu, nie wprowadzać błędów w kodzie, bo pewnie część z was, jeśli jest was nie dwóch, a jeden statystyk w klubie, to bazuje na tym, co jakie statystyki przygotowali inni skauci swojego meczu i po prostu nie rozpisują meczu przeciwnika sami, tylko bazują na tych statystykach, które się pojawiły, które wrzucił statystyk inny. No i skoro trener Solarewicz o to prosił, to widocznie zdarzały się takie sytuacje, że udostępniane były statystyki zakłamane po prostu, że na przykład jeśli Toniutti wystawiał, nie wiem, w jakiejś tam strefie na prawe skrzydło, to oni pisali, że wystawiał na lewe. To takie rzeczy ja słyszałem, że się zdarzają w siatkówce kobiecej właśnie, ale nie wiem na ile to jest powodowane tym, że statystycy specjalnie chcą zakłamać informacje, a na ile umiejętnościami tych statystyków. W siatkówce męskiej jest tak, w lidze jest tak, że my się naprawdę wymieniamy wszystkimi informacjami. Nie spotkałem się z żadną tego typu sytuacją, że ktoś notorycznie popełnił jakieś błędy i widać było, że to jest specjalnie. To zdarzają się takie błędy, to jest tam 1%, 2% błędów. Jak w meczu piszemy 1500 kodów, to nie ma szans, żeby się nie pomylić w jakimś jednym czy dwóch kodach. Także tutaj takie w PlusLidze się takie rzeczy nie zdarzają i my się wymieniamy wszystkimi informacjami, co więcej często po meczu ze sobą wymieniamy się informacjami, jak ktoś tam się przygotowuje do przeciwnika, do grania z przeciwnikiem. Także tutaj jest duża wymiana informacji. A jeszcze wracając do tego statystyka z Serbii, na przykład przed naszym meczem z Wojwodiną teraz, 2 tygodnie temu, które graliśmy w Wojwodinie, w Nowym Sadzie, to ja nie dostałem żadnego meczu statystyka Nowego Sadu, tylko wszystkie od statystyka, który pracuje dla reprezentacji Serbii, dlatego że my mamy bardzo dobry kontakt i on mi te wszystkie mecze wysyłał. I to jest właśnie element, który dlaczego statystycy powinni pracować na przykład w reprezentacji czy starać się utrzymywać kontakt z innymi krajami, bo to się przydaje do szukania zawodników, do zdobywania meczów i w tym momencie nie ma właściwie kraju siatkarskiego, nie mówię tu, nie wiem, o Tajlandii na przykład, nie ma kraju siatkarskiego, gdzie my w Polsce nie bylibyśmy w stanie sobie załatwić, tak brzydko mówiąc, meczu. I to jest taki aspekt jeszcze tej naszej pracy, że współpraca jest tu bardzo istotna i bardzo ważna. Jasne, czyli po prostu warto żyć w zgodzie, warto ze sobą współpracować, bo każdy będzie mógł czerpać z tego korzyści. Tak, i to też nie jest tak, że my okej, na meczu jesteśmy przeciwnikami dla siebie, przed meczem na rozgrzewce
rozmawiamy ze sobą normalnie, ale już jesteśmy w stanie gdzieś tam, brzydko mówiąc, wojny, a to tak nie do końca też, ale po meczu jesteśmy normalnie kolegami, tak jak dzisiaj na przykład ja się spotkałem już ze sztabem kędzierzyńskim, gdzieś tam w trakcie turnieju Pucharu Polski rozmawiałem ze statystykami wszystkich czterech drużyn i my naprawdę mamy ze sobą dobry kontakt, bo większość z nas wyznaje zasady, że jeżeli się pomaga drugiemu, to po prostu kiedyś ten ktoś nam pomoże w jakiejś sytuacji. Jasne, super. Porozmawialiśmy już całkiem sporo o rozgrywających, o tym, w jaki sposób grę można analizować, na co zwracacie uwagę. Teraz trochę chciałbym zmienić temat. Najlepszym libero turnieju finałowego Pucharu Polski został 20-letni Fabian Majcherski, który od kilku spotkań zastępuje kontuzjowanego Macieja Olenderka. No, trudy tych spotkań uniósł, a jeszcze przed turniejem chwalił go trener Andrea Anastazji, mówiąc, że jest z jego gry dotychczasowo zadowolony. No i kto wie, może zastępstwa dla Piotra Gacka nie trzeba było szukać aż w Warszawie. O tym, co charakterystycznego w grze Fabiana Majcherskiego zauważyłeś, może nie będę cię pytał, bo będą mogli wykazać się skauci innych zespołów, no ale od tego krótkiego wstępu chciałbym przejść do innego tematu. O ile analizie gry rozgrywającego z różnych źródeł czy też rozmów udało mi się sporo dowiedzieć, to bardzo mało wiem o analizie gry libero. Z moich przemyśleń wynika, że jest to pozycja, która wymaga najmniej pracy statystyka. Czy to prawda? Ja sobie to tłumaczę tym, że libero nie atakują i nie zagrywają. No tak, najmniejszą uwagę szykowamy do libero. No właśnie dlatego, że on ma taką rolę bardziej defensywną, czyli to on musi reagować na to, co my robimy, a nie my na to, co on robi. Natomiast jest też tak, że my jednak analizujemy trochę zachowania libero drużyny przeciwnej, bo zastanawiając się, jaką taktykę przy naszej zagrywce zastosować, to patrzymy na to, jak się porusza libero, czy on pokrywa tylko swoją strefę boiska, czy jeszcze stara się pokryć inną strefę boiska i wtedy wiemy, czy warto zagrywać przeciwko niemu, czy lepiej go odpuścić, bo on jest dobrze przygotowany. Tutaj takim przykładem jest Koga, libero z Zawiercia, który poza tym, że stara się swoją strefę, może tak, mówię o Kodze, dlatego że on jest chwalony przez większość ludzi, którzy zajmują się w Polsce siatkówką, natomiast dla mnie on jest taki libero, który faktycznie stara się zrobić więcej dla drużyny, natomiast czasami mu to nie wychodzi, bo stara się pokryć jeszcze zawodnika, który stoi obok niego, pokryć w przyjęciu, a przez to przyjęcie jest niedokładne, bo wchodzi przed kogoś, a tego zawodnika, którego miał pokryć, nie ma w ataku, bo Koga leży przed nim, więc tutaj nie można zrobić nabiegu do ataku. I to jest taka rzecz, że po pierwsze można tam spokojnie zagrywać, a po drugie jeszcze można zagrywać w miejsce, gdzie stoi Koga, dlatego że jego tam nie będzie, bo on jest przekonany, że będzie zagrywka przyjmującego, więc od razu się automatycznie się przesuwa w już nie swoją strefę. I to jest taki pierwszy, lepszy przykład właściwie odnośnie libero, gdzie w jaki sposób my analizujemy. Jeżeli chodzi o obronę, no to faktycznie nie da się... Libero są nieźli w obronie, na pewno lepsi niż... często lepsi, najczęściej lepsi niż pozostali zawodnicy, dlatego tutaj ciężko jest cokolwiek zrobić nimi, ale czasami zdarzają się jakieś elementy, że ktoś jest słaby, jeżeli się w niego kiwa na przykład i ten libero jest troszkę słabszy. Ty wspomniałeś o Kodze, o tym, że on często, mówiąc kolokwialnie, kładzie się przed przyjmującym przy przyjęciu, a taką charakterystyczną rzecz odnośnie Krzysztofa Ignaczaka kiedyś usłyszałem, mianowicie przez pewien okres kariery jego problemem było to, że gdy przyjmował w pierwszej strefie, to w momencie wykonywania zagrywki on z automatu odruchowo robił krok w kierunku środka boiska i przez to wpadała mu piłka do linii w pierwszej strefie. I to było mocno ponoć wykorzystywane przez przeciwników. Pewnie z biegiem kariery potrafił to wyeliminować. To mi się właśnie przypomniało. To jest taki najczęstsza, to nie jest błąd właściwie, to jest taka najczęstsza domena libero, którzy oni robią właśnie ten krok, dlatego że starają się pokryć innego zawodnika jeszcze. I oni są dobrze, natomiast jeżeli złapie się ich na takim wykroku, gdzie on już jest w stronę od linii, a zagrywka jest linia, to bardzo ciężko jest fizycznie, bardzo ciężko jest wrócić do tej linii i tam przyjąć. Także to jest tym spowodowane, że oni chcą pokryć innego zawodnika, pomóc innemu zawodnikowi w przyjęciu. No inna sprawa, że chyba technicznie zagrywka do linii, czy to w pierwszej, czy piątej strefie, jest chyba bardzo trudna do wykonania. Wydaje mi się, że to też nie jest częsty rodzaj zagrywki, czyli właśnie celowanie bardzo blisko linii bocznej. I też chyba może dlatego warto te boki boiska trochę odpuścić.
puści, to skupić się na środku boiska, bo pewnie tam jest kierowana większość zagrywek. Przypomniało mi się też odnośnie Aleksandara Atanasiewicza, to znaczy, no wy pewnie analizując zagrywkę, na chwilę odejdziemy od tej obrony, wy pewnie analizując zagrywkę, analizujecie kierunki zagrywki, gdzie najczęściej zagrywający zagrywa w którą strefę z jaką siłą i też z której strefy on zagrywa, bo to pewnie są tu jakieś zależności. No i na przykład z Aleksandarem Atanasiewiczem było tak, że on jakieś tam swoje zagrywki, część zagrywek posyłał do linii w pierwszej strefie. No i kiedy się tam ustawiać do tej pierwszej strefy? Kiedy my powinniśmy przesuwać naszą linię przyjęcia bliżej pierwszej strefy? No i to akurat Stefan Diga poprosił o taką analizę. Pooglądajmy, ile się ma 5 spotkań z jego meczów pod wpływem stresu, na przykład meczów finałowych Ligi Włoskiej. No i z tego im wyszło, że w meczach na dużym poziomie stresu Atanasiewicz zagrywał do jedynki, do linii, tylko na początku setów albo w ogóle. Czyli właściwie można było sobie takie ustawianie linii przyjęcia do jedynki w meczach ważnych, w meczach na dużym poziomie stresu odpuścić. Coś takiego jakby robicie w resowi chociażby? Pod takim kątem analizujecie zagrywkę? Tak, czyli na przykład moment to jest seta. Tylko jeden z czynników analizowania, bo zagrywkę można analizować ogólnie, czyli wydrukować sobie analizę, gdzie jest najwięcej, powiedzmy, strzałek, którą strefę i to już nam dużo powie często. Są zawodnicy, gdzie naprawdę nie trzeba za dużo analizować, tylko wystarczy się przesunąć. Natomiast jeżeli ktoś już zagrywa ponad 100 na godzinę i zagrywa w każdą strefę boiska, to trzech zawodników w przyjęciu nie jest w stanie pokryć całego boiska. To jest taka pierwsza rzecz, bo tu nie ma czasu na reakcję po prostu. I trzeba coś poświęcić. Natomiast poświęca się na no, ten element, gdzie zagrywki jest najmniej. I tutaj dalszy ciąg takiej analizy to są zagrywki w sekwencji, czyli pierwsza zagrywka, jeżeli jest tu, to często druga jest w zupełnie innym kierunku, albo w serii zawsze jest zagrywka w tym samym kierunku. Druga rzecz, no to właśnie są takie momenty końcówki setów, tiebreaki, ważniejsze mecze, gdzie kto zagrywa, czy ktoś zagrywa. Na analizie nam często wychodzi, że ktoś zagrywa w całe boisko, jak na przykład Benton Mitty, mówię tu o flocie, ale jak się przyjrzymy tej zagrywce, to zobaczymy, że w każdym meczu on ma jednego zawodnika, w którego zagrywa, bo to jest jego cel, bo to jest jego najsłabszy przyjmujący po drugiej stronie siatki. I to samo jest z wyskokiem. Na przykład Dominik Witczak ma swój kierunek zagrywki, taki najmocniejszy, ale jest w stanie zagrać też w inną strefę, tylko że ta zagrywka już nie jest tak mocna. Tutaj trzeba uczulić, że jeżeli dany zawodnik z naszej drużyny będzie w tej strefie, to Dominik może tutaj zagrać, ale nie będzie to aż taka trudna zagrywka do przyjęcia, ale jeżeli tu będzie libero, to w ogóle to odpuszczamy, bo on tu nie zagra. I to jest taki kolejny przykład. Jest tych elementów analizy troszkę więcej, bo natomiast już wolałbym nie wnikać, bo nie wiem, czy pozostałe drużyny też tak wnikliwie to oceniają. Jasne, rozumiem. Przypomniało mi się, że Adam Wajda, Australijczyk z aktualnie Berlina, jest takim siatkarzem, który ponad każdą zagrywkę wykonuje inaczej i do niego jest się ciężko jakoś przygotować, a łącząc w sumie elementy przyjęcia i zagrywki, to często jest chyba tak, przynajmniej ja, rozmawiając z wieloma osobami, kibicami, czy też słuchając po prostu reakcji ludzi na trybunach, zaobserwowałem, że wiele kontrowersji budzi zagrywka w libero, bo tak bardzo ogólnie patrząc, wydaje się, że libero to jest zawodnik, który najlepiej przyjmuje, no i nie ma sensu w niego zagrywać. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić sytuacje, w których w libero jednak warto zagrywać. Pierwsza z brzegu jest taka, że mamy takie ustawienia, tak się zbiegają ustawienia naszego i przeciwnego zespołu, że nasz zagrywający potrafi zagrywać bardzo mocno, tylko w jedną strefę. Powiedzmy, że potrafi posłać zagrywkę ponad 100 na godzinę do strefy numer 6. No jeśli trafimy na seta, gdzie w strefie numer 6 przy tym zagrywającym zawodniku akurat będzie libero w szóstce, wydaje mi się, że warto jednak mocno celować do szóstki, a nie gadać temu zawodnikowi celować do jedynki czy do piątki, dlatego że będą to łatwe zagrywki, no i ci przyjmujący pozostali po prostu sobie z nią poradzą i nie osiągniemy żadnego efektu, a jest szansa, że libero sobie z taką zagrywką nie poradzi. Co ty o tym sądzisz? Bo moim zdaniem to jest jednak trochę nieprawda, że nigdy nie warto zagrywać w libero. Nie, ja się zupełnie z tym nie zgadzam, że nie warto, bo jest mnóstwo sytuacji, gdzie warto. Pierwsze to, co powiedziałeś, że najlepszy kierunek zagrywającego to jest właśnie w libero, a jeżeli to jest, mamy do wyboru zagrywkę 120 na godzinę albo 90 na godzinę, przy 120 libero ciężko jest obronić regularnie, mówię tu o regularnej zagrywce. Przy 90 on sobie przyjmie spokojnie. Także to jest to, co powiedziałeś, to jest pierwszy element. Drugi element jest taki, jak powiedziałeś, z Krzyśkiem Ignaczakiem, to jeżeli, czy z kilkoma innymi libero w Polsce, czy jeżeli wiadomo, że oni odchodzą od linii, to dlaczego nie spróbować w linię, jeżeli nasz zagrywający potrafi. A trzeci element już bardziej pod kątem rozgrywającego. Jeżeli wiemy, że ten libero nawet sobie poradzi, ale wiemy,
wiemy również, że po przyjęciu z pierwszej strefy rozgrywający gra na przykład do tyłu pierwsze tempo albo do atakującego, to niech on sobie przyjmie, a my mamy połowę siatki do zablokowania tylko. To jest trzeci. To takie trzy pierwsze przykłady. Czwarty jeszcze jeden. Mamy w Polsce dwóch libero, którzy są niezłymi libero. Naprawdę całkiem nieźle sobie radzą w przyjęciu, ale po 20 punkcie więcej piłek oddają niż jakby więcej robią, więcej błędów niż korzyści dla swojego zespołu. Więcej szkody niż korzyści. Mhm. Jak to mówi pan Bogdan Smola z Radia Centrum, z audycji w Centrum Sportu, na 3 maja w Rzeszowie mówi się, że właśnie Damian Wojtaszek miał problem w końcówka setu, jeszcze jak grał w Resowi i tam sporo piłek przez palce mu tam przelatywało, no i tam sam mam przed oczami do dzisiaj taką jedną piłkę, która w ważnym momencie mu przez palce przyleciała i Resowia przegrała seta, ale to wydaje mi się, że udało nam się co nieco obalić ten mit, że nie warto zagrywać w libero. W sumie odnośnie libero dalej, chciałbym się skupić na elemencie przyjęcia, no bo wiadomo, libero i przyjmujący przyjmują zagrywkę. Chciałbym się dowiedzieć, jak wy ją analizujecie, to znaczy w 2013 roku oglądałem taki wykład trenera, jak już wspomniałem wcześniej, Marka Solarewicza, który ówcześnie jeszcze był członkiem sztabu reprezentacji, będąc tam scoutem. On pokazał ich sposób analizy przyjęcia, no i on polegał na tym, że przyjęcia było analizowane według strefy, z której była zagrywka, strefy, w której zawodnik przyjmuje, obszaru ciała, gdzie leci piłka, czyli było to podzielone na 6 stref. Wyglądało to w ten sposób, że powyżej linii barków po lewej i prawej stronie była pierwsza i druga strefa, od kolan do linii barków była trzecia i czwarta, a poniżej kolan i przed zawodnikiem strefa piąta i szósta. Czyli po prostu było to zapisywane, gdzie leci piłka i jak zawodnik z tej strefy ciała sobie poradził z przyjęciem, czyli oceniana była jakość przyjęcia. Oprócz tego analizowali po przyjęciu atak, czy zawodnik atakował, no i też z której strefy oczywiście. Pytanie, jak wy to robicie? Czy raczej patrzycie tylko na skuteczność przyjęcia ogólnie, czy raczej rozbijacie to już na takie elementy właśnie, z której strony zawodnik przyjmuje, na jakiej wysokości jest piłka i tak dalej? To znaczy, uważam, że takie rozbicie nie do końca ma sens, dlatego jeżeli my analizujemy drużynę przeciwną, bo takie rozbicie ma sens, częściowo sens przy zagrywce flota, bo przy zagrywce z wyskoku, jeżeli komukolwiek z zagrywających z wyskoku powiemy, że ma trafić, tak naprawdę prawa strona zawodnika to jest jakiś metr, półtora metr boiska do pokrycia. Czyli jeżeli zagrywającemu z wyskoku mamy powiedzieć, że on ma zagrać w metr, co jest mniejsze niż jeden pasek terafleksu na boisku, to naprawdę jest mu trudno. Większość zawodników, jeżeli powiemy, że ma zagrać do pierwszej strefy na przykład, to oni zagrają, ale to są 3 metry boiska, w które oni mają zagrać. Więc bardzo trudno, właściwie moim zdaniem niemożliwe jest oczekiwanie od zawodnika zagrywającego z wyskoku, że on ma zagrać na prawą rękę przyjmującego. To jest rzecz numer jeden, bo on z 10 zagrywek faktycznie zagra 4, ale pozostałe 6 będą i inne. A z tych 4 to jeszcze bardzo często 3 będą tak słabe, że ten zawodnik sobie spokojnie przyjmie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czyli tak jak mówię, że ta charakterystyka przyjmującego może dotyczyć tylko flota, który jest trochę bardziej kontrolowany przez zagrywającego. Tylko, że tutaj myślę, że jest niewielu zawodników, to jest tak jakby powiedzieć zawodnikowi, że ma zagrać w linię. Nie może popełnić tam błędu, ale może metr na prawą stronę, na lewą stronę czy prawą od linii zagrać, tak, w boisku. I tutaj na 10 zagrywek myślę, że popełni 2 błędy albo 3 błędy, 4 razy trafi, no i na tym się skończy. A trzeba pamiętać o tym, że przyjmujący jeszcze się poruszają, więc to, że przed zagrywką on stoi w jakimś miejscu, to tak jak Krzysiek Ignaczak stał w jakimś miejscu przed zagrywką, ale później uciekał od linii. Więc zagrać na lewą stronę Krzyśka Ignaczaka jest trudno, dlatego że on odchodzi i to, co przed zagrywką było na lewo, to później jest na jego ciało albo na prawą stronę. To jest kolejny element. I teraz w jaki sposób my analizujemy, tak jak powiedziałeś, my dzielimy na lewą, prawą stronę góra, czyli na palce przyjęcie albo gdzieś dołem przyjęcia, albo na ciało, to takie rozróżnianie mamy, tylko że my analizujemy swoich przyjmujących. Czyli o swoich przyjmujących wiemy bardzo dużo i w takim celu, żeby to trenować po prostu, żeby polepszać ich najsłabsze elementy, najsłabsze jakby parametry tego przyjęcia. A jeżeli chodzi o przeciwników, to okej, analizujemy, kto lepiej przyjmuje na palce albo dołem, a drugie, jak przyjmuje skróty.
zagrywki gdzieś tam skracane i wtedy pod najsłabiej przyjmującego skróty można zagrywać. Natomiast już analiza na lewą czy prawą stronę jest bardzo trudna, dlatego że tu jest, no tak jak mówię, bardzo trudno zagrać w takim kierunku. Tu wchodzi dużo więcej elementów, czyli strefy konfliktu między dwoma przyjmującymi na przykład i to jest element, żeby zagrać gdzieś wciąganie zawodnika do boiska, żeby miał później trudności z nabiegiem do ataku, albo zagrywka właśnie w linię, która jest bardziej ryzykowna, ale on ma tam problemy, ale nie można mówić, że moim zdaniem nie można mówić, że można zagrać na zawodnika lewą stronę albo prawą, bo tu jest tak dużo zmiennych, że naprawdę jest trudno, a tym bardziej, że jeżeli się powie zawodnikowi naszemu zagrywającemu masz zagrać na lewą rękę zawodnika, to on albo będzie się bał popełnić błąd, albo ta zagrywka będzie znacznie słabsza i tutaj są przydatne zmiany, czyli wiemy, że na przykład u nas Łukasz Perłowski, Perła zagrywa bardzo dobrego flota w jakimś kierunku. Jednocześnie wiemy, że właśnie w tym momencie stoi tam przyjmujący, który ma problemy właśnie z taką zagrywką, jak zagrywa Perła, to robimy zmianę i Perła wchodzi na zagrywkę i zagrywa swój najlepszy kierunek, który jednocześnie jest najsłabszym elementem przyjmującego. Jasne. Oglądałeś film Moneyball? Tak, ale dawno temu, już nie do końca pamiętam. Okej. Bo właśnie z filmu Moneyball po części wywodzi się pojęcie sabermetria. O sabermetrii właśnie usłyszałem u trenera Solarewicza. No i trener Solarewicz pracuje w siatkówce kobiet, dlatego rzeczywiście może ta analiza przyjęcia ma większy sens w siatkówce kobiet, dlatego że tam jest więcej flota po prostu relatywnie względem pewnie siatkówki męskiej i rzeczywiście może wtedy dużo bardziej opłaca się robić taką analizę strefy ciała przyjmującego pod kątem jego skuteczności przyjęcia. A wspomniałem o tej sabermetrii. Jednym zdaniem jest to system analizy pozwalający na poznanie bardziej obiektywnej wiedzy o jakimś siatkarzu na przykład. To był jeden z przykładów, czyli to jak oni analizują przyjęcie, to trener Solarewicz opisał jako przykład właśnie analizy sabermetrycznej. No i pytanie, czy wy stosujecie coś takiego pod kątem na przykład analizy motoryczności gracza, bo ty powiedziałeś przedtem, że z pewnych może jakichś fizycznych uwarunkowań zawodnik jest wrażliwy na skróty, czyli gdzieś tam stoi sobie z tyłu, bo przyjmuje zagrywkę dyszlem. No jak zagramy mu skróta, to może nie zdążyć się przesunąć, albo będzie już leżał i nie będzie w stanie wykonać ataku. Kiedyś zasłyszałem coś takiego, że warto prześledzić historię kontuzji zawodnika, dlatego że jeśli zawodnik był po zerwaniu więzadeł krzyżowych, to chyba trudno jest mu się poruszać na linii przód-tył i to są chyba być może głównie tacy zawodnicy właśnie po zerwanych więzadeł krzyżowych, że warto na nich grać skróty. Ja sobie to tłumaczę, że to może być jeden z takich przykładów na bardziej obiektywną wiedzę na temat właśnie elementu przyjęcia, czyli że oprócz tego, że zawodnik przyjmuje na 50% pozytywnego, 20% perfekcyjnego, no to może jednak warto się przyjrzeć jego kontuzjom i tak dalej. Ciekawy jestem, jak bardzo wnikliwie wy takie rzeczy analizujecie. Ogólnie niekoniecznie chodzi mi o przyjęcie, chodzi mi po prostu o wszystkie elementy, jakie możesz tak poruszyć. Tak na szybko przyszły mi właśnie dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli zawodnik ma problemy z kolanami, to warto na niego zagrywać, spod niego zagrywać skróty. Mówię to o przyjmujących, libero też. I taki zawodnik, nawet jeżeli przyjmie, to już ma problem z podniesieniem się i takim najściem, takim dobrym najściem do ataku. Nawet jeżeli on będzie w ataku, to jego pozycja już jest wtedy zachwiana i ten atak albo nie będzie na tyle mocny, albo popełnia dużo błędów. A drugi element odnośnie rozgrywających. Jeżeli rozgrywający ma problemy z plecami na przykład, to stara się nie grać na długim dystansie, czyli stara się nie grać przerzutów, gra blisko siebie. Tu mówiłem o tym przyjęciu do drugiej strefy, do czwartej strefy, że gra blisko siebie. I przy takich rozgrywających oni starają się unikać tego grania na długim dystansie, bo piłki są niedokładne, wąskie, daleko od siatki, za siatkę, na siatkę i tak dalej. To jest dużo takich elementów. To tak na szybko takie dwie rzeczy, ale raczej nie mamy tego opisanego w żadnym punkcie, który analizujemy, tylko jak myślimy sobie o zawodniku, to on nam od razu przychodzi do głowy. To tak samo jak z tymi zawodnikami, którzy już są po trzydziestce, to wiemy, że oni już coraz niżej skaczą, więc w bloku nie trzeba do nich skakać aż tak wysoko, jakby się wydawało, bo 5 lat temu oni jeszcze skakali bardzo wysoko, ale 5 lat później już to trochę inaczej jest. To samo po kontuzji, że po kontuzji wiemy, że zawodnik jest już właśnie skończył rehabilitację, więc on nie ma takich warunków fizycznych, jak miał do tej pory.
Także tutaj jest sporo takich elementów, ale tak jak mówię, nie jest to punkt analizy, tylko myślimy sobie o kimś, pada nazwisko i już wiemy, że to jest jakby jeden czynnik, na który trzeba zwrócić uwagę. To tak jakby naturalnie przychodzi, tak jak pozycja tego zawodnika. Mhm, rozumiem. Wspomniałem przedtem właśnie o tym filmie Moneyball, i bo z tego filmu można się właśnie między innymi dowiedzieć, co to jest sabermetria, bo to pozwala tak może też pod kątem wyboru zawodników do zespołu jakoś tam ich rozpracowywać. Taki przykład trochę jaskrawy, z którego mi się trochę chce śmiać. Jest tam taka scena, bo nie wiem, czy na ile dokładnie pamiętasz ten film. No, drużyna Oakland Athletic, czyli jedna drużyna baseballowych, bo to w ogóle wywodzi się z baseballa, film oparty na faktach. Drużyna miała mało pieniędzy i musiała znaleźć zawodników na zastąpienie swoich gwiazd, które odeszły. No, w związku z tym, że pieniędzy jest mało, no to musieli poszukać czegoś nietypowego i zaczęli analizować zawodników pod kątem takim, w jaki nie robił tego nikt inny. Na przykład była taka scena, gdzie siedzi sobie w kółku grupa scoutów danego zespołu, no i mówił, że ten potrafi coś tam, ale w efekcie to nie przyniesie jakby możliwości, żeby rywalizować z najmocniejszymi, więc zaczęli to analizować w trochę inny sposób. Na przykład, ktoś tam nie wziął jakiegoś zawodnika, bo ma brzydką dziewczynę, i to znaczy, że on nie jest pewny siebie, że jest słaby psychicznie. Jakby mnie proszę z tego nie rozliczać, to jest przykład z filmu, no ale takie elementy tam padają. Albo na przykład wiemy, że zawodnik ma na przykład w baseballu kontuzjowany łokieć, to znaczy, że źle rzuca. No i przez 3/4 środowiska on jest odrzucany, że się nie nadaje i tak dalej, ale może on jest dobry w innych elementach, przez to, że jest kontuzjowany, jest tani i warto w niego zainwestować. Czyli jest pewnie sporo takich rzeczy, które zawodnika skreślają, a jednak ma pewne zalety, które da się wykorzystać i może warto jednak na takiego zawodnika postawić. Kilka takich rzeczy przyszło do głowy, typu stworzenie drużyny, która faktycznie ma w swoich szeregach sporo kontuzjowanych zawodników, ale jeżeli wiemy, że mamy bardzo dobrą opiekę medyczną, to jesteśmy w stanie z tych zawodników, którzy są już, brzydko mówiąc, tańsi, tak, bo to trochę mowa o niewolnictwie, ale którzy mniej życzą sobie za swoją pracę, ale są nadal dobrymi zawodnikami, tylko w trakcie czy tuż po kontuzji, my mamy dobrą, jako klub mamy dobrą opiekę medyczną, to jesteśmy w stanie wyjść z nimi na prostą i relatywnie tańszym kosztem możemy z tej drużyny zrobić naprawdę fajną drużynę. Tu mam pewien przykład w głowie, ale nie będę się dzielił nim. I to jest pierwszy element. Drugi element, tak jak mówiłem, my w środowisku siatkarskim dzielimy się mnóstwem informacji, także ja wiem, jakie charaktery ma drużyna z plus ligi, czy nawet niekoniecznie z plus ligi, jakie charaktery mają zawodnicy, więc kolejny sposób budowania drużyny to jest dyskusja o charakterach po prostu. Jeżeli chcemy, możemy wziąć do drużyny zawodników, którzy już są na końcu kariery i im zależy bardziej na tym, żeby się dorobić, niż żeby się rozwijać, to oni są troszkę skreśleni, ale można wziąć zawodników, którzy jeszcze do końca nie zaczęli tej kariery swojej takiej profesjonalnej, którzy są młodsi, a którzy mają charakter do tego, żeby się rozwijać, żeby walczyć, żeby na każdym treningu dawać z siebie wszystko. I to jest taki klucz, drugi klucz doboru zawodników. Też odnośnie żon czy narzeczonych też warto zwrócić na jedną uwagę, że są miasta, w których naprawdę ciężko jest przekonać kogokolwiek do tego, że jest fajne warunki do grania, no bo fajnie, że jest super hala, ale jak nie ma restauracji, żeby wyjść w takim mieście. I to jest element, to trzeba dać też coś, co robimy w Finlandii w reprezentacji. Tam trochę inaczej to wygląda, natomiast można pokazać rodzinom, że ta siatkówka, że to otoczenie siatkarskie ma jakiś tam głębszy sens i że na przykład w Finlandii my mamy takie tygodnie rodzinne, czyli jak jesteśmy w swoim ośrodku, coś typu Polska Spała, to mamy taki tydzień wyznaczony, gdzie rodziny mogą sobie przyjechać na wakacje, wszyscy rodziny mieszkają w pokojach jakby. Normalnie treningi się odbywają, ale wspólnie jemy posiłki, takie tworzenie grupowej, takiej większej atmosfery, trochę bardziej rodzinnej powiedzmy. A w Polsce kluby mogą zachęcać zawodników fajnym miastem, bo myślę, że zawodnikom łatwiej będzie przyjechać, przekonać siebie i rodziny do tego, żeby grały w Gdańsku, gdzie jest bardzo fajne miasto, niż żeby grały w jakimś innym mieście, w którym nie ma niczego, tak. Kiedyś trochę może nazwę to skandal na wyrost, ale no, Andrzej Wrona i Karol Kłos dosyć niefortunnie wypowiedzieli się w programie Dzień Dobry TVN i ponoć właśnie na temat Bełchatowa po prostu i tam niezbyt spodobało się to prezesowi swego czasu, była tak dosyć głośno o tym. Natomiast zacząłeś od
tego, że mamy w Resowie, mamy, no po prostu klub Resowia, Asseco Resowia ma dobre zaplecze medyczne i chyba tak to można nazwać, stara się inwestować w takich zawodników, którzy mają jakieś tam problemy zdrowotne. Mi od razu przyszedł do głowy Jochen Szeps, który po pobycie w Rosji był ponoć w nieciekawym stanie zdrowia, miał ponoć nieciekawy stan zdrowia, problemy z barkiem, no i na początku rzeczywiście długo nie grał, ale potem odwdzięczył się Resowi, zagrał się co najmniej dwa bardzo dobre sezony, między innymi ten, kiedy Resowia zajęła drugie miejsce w Lidze Mistrzów. To jeden przykład, jaki mi przychodzi do głowy. Akurat nie ten miałem na myśli. Nie ten miałeś na myśli, tak? Nie. Okej. Okay. Jakby to z Jochenem Szepsem to nie jest jakaś tajemna wiedza, bo o tym się dużo mówiło i jest to powszechne po prostu. No a druga sprawa, drugi taki przykład, też powszechnie znany, Facundo Conte w Skrze Bełchatów, który też dołączył tam do tego zespołu po jakichś tam zdrowotnych komplikacjach po pobycie w Rosji i po jakimś czasie, gdy on nie grał, wrócił do grania i też odwdzięczył się swoją dobrą grą duchowskiemu zespołowi. Coś takiego, że zawodnik przychodzi po kontuzji, od razu pewnie determinuje to, że on jest relatywnie tani względem takich topowych zawodników, którzy od jakiegoś czasu grają bardzo dobrze. No i to na 3 maja mówią, że Resowia w tym sezonie, kiedy zajęła drugie miejsce w Lidze Mistrzów, była zbudowana z zawodników do 300 tysięcy euro, ale to o kwotach konkretnych może na tym zakończmy, ale właśnie zawodnicy względnie tani, a jednak zrobili dobry wynik. Drugie miejsce w Lidze Mistrzów, trener Kowal potrafił zbudować z nich drużynę, która jednak potrafi grać dobrze i przeciwstawiać się tuzom europejskiej siatkówki. Poległa dopiero wskazaniem, ale wiadomo, tam coś nie jest to jakby jakąś ujmą, czy czymś, za co należy Andrzeja Kowala, czy w ogóle zespół ganić, po prostu skazaniem się czasem przegrywa. No i trzeba to przyjąć do wiadomości. A raczej się przegrywa, nie tylko czasem. A raczej się przegrywa, dlatego myślę, że tutaj po prostu należy się z tym pogodzić i tyle. Ale to pokazuje, że niekoniecznie trzeba mieć najdroższych zawodników, żeby zrobić dobry wynik. I to jest właśnie idealny przykład. Czy chociażby Berlin Recycling Volleys, z którymi no, trener Lebediu zrobił w zeszłym sezonie, tak? W zeszłym sezonie Final Four zrobili, tak? Berlin, jeśli dobrze kojarzy. To był ten finał, gdzie grała Perugia, Lube, Berlin. Tak, oczywiście Serniotti, a rzeczywiście. A Lebediu to było właśnie wtedy, kiedy Resowia grała w turnieju finałowym Ligi Mistrzów i tam Skra Bełchatów zajęła 4 miejsce, bo właśnie Berlin też z zawodników, nie jakoś nie wiadomo jak utytułowanych, topowych, no zdobył medal, ale to jest trochę inny przypadek, bo oni mieli tak naprawdę, żeby wygrać medal, jeden mecz do wygrania, bo nie grali w fazie playoff, także to już trochę inna sytuacja. Chciałbym jeszcze wrócić na moment do gry libero, a konkretnie do elementu obrony, czyli nie chodzi mi tylko o obronę libero, ale czy wy w jakiś sposób analizujecie to, jak skuteczna jest obrona danego zawodnika, czy raczej nie? Bo to jest ciężkie chyba do oceny. To znaczy tak, to jest, się analizujemy, natomiast po pierwsze, jeżeli mowa o przeciwnikach, to analizujemy bardziej systemowo, czyli system gry drużyny przeciwnej, czy ktoś zachodzi za blok, czy libero jest odpowiedzialny za takie tipy w środek boiska, czy ktoś inny, czy rozgrywający podchodzi za blok do wzięcia tipów, wtedy można tipować daleko do pierwszej strefy. Jeżeli chodzi o libero, czy zostaje taka informacja na przykład, która jest dość podstawowa, ale trudno ją użyć, czy libero zostaje na przekątnej, długiej przekątnej w obronie, czy wchodzi na ciasny skos do obrony. Fajnie jest mieć taką informację, ale w jakim celu? Ponieważ nie wszyscy nasi atakujący skrzydłowi są w stanie zaatakować dokładnie w tym kierunku. To tak samo jak z zagrywką z wyskoku. Tutaj wystawa trochę wymusza kierunek ataku i tutaj często nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, bo to jest całkowicie naturalne we wszystkich drużynach, że im lepsza wystawa, tym więcej kierunków, a im gorsza, tym mniej, tak? Mniej dokładnie. Jak jest piłka wąsko wystawiona, to wtedy mamy ciasny skok. I to jest taka jedna rzecz. Także odnośnie libero to jest chyba tyle, ale to tak samo jak z tymi strefami lewa strona, prawa strona przyjęcia, to tak samo z libero. My analizujemy na przykład, czy nasz libero broni lepiej po skosie, czy lepiej po prostej. I to też jest wskazówka dla nas, to nie tylko libero, to każdy obrońca, to jest wskazówka dla nas, czego więcej należy trenować. Czy obrony po prostej, czy obrony po skosie. Na czym się lepiej skupić. Rozumiem. Pamiętam, Jakub Bednaruk kiedyś na swojego Twittera stawił taką analizę, gdzie pokazana była obrona rozgrywających i tam chyba najlepszym broniącym był Grzegorz Łomacz i ciekawy jestem właśnie, jak oni to przeanalizowali, to znaczy co oni uznały za obronę, czy to by coś wiadomo na temat tego, jak taka analiza mogła powstać? To może tak, ja jeżeli chodzi o obronę, to jest to najmniej istotny dla mnie element, dlatego, że tutaj jest bardzo duża przypadkowość i jest tu dużo rzeczy mi przyszło do głowy, właściwie
że obrona jako taka, no to można wyciągnąć, że wszystkie obrony, które obrońca zostawił, wszystkie piłki obronione, które obrońca zostawił na swojej stronie siatki, to już jest dobra obrona, tak? Ale z drugiej strony można wyciągnąć drugi element obrony, czyli obrony, po którym strona broniąca wyprowadziła atak. I to jest już bardziej adekwatne, dlatego że co z tego, że my obroniliśmy piłkę, że rozgrywający na przykład obronił piłkę, jak żaden inny zawodnik nie jest w stanie wystawić piłki do ataku. Bo, także obrona jest elementem grupowym, tak bym to określił. I to są takie dwa różne podziały. A trzeci, pamiętam jak w Zaksie pracowałem tam chwilę na playoffy, Mirko Corsano, libero włoski był i on się śmiał, że był najlepiej broniącym libero, to znaczy tak mówił o sobie, najlepiej broniący libero igrzysk olimpijskich, o ile dobrze pamiętam. Później przyszedł Fefe i Fefe mówił, że go wypromował jako najlepszego libero broniącego, dlatego że Fefe był raczej niskiego wzrostu i wszyscy przez niego atakowali. Dzięki temu Mirko wchodził do jakby przesuwał się za blok Fefe i w ten sposób był najlepszym broniącym. Także to jest kolejny element. No tak. Oceniając obronę w taki sposób, czy piłka została po naszej stronie, czy nie, to też jest kłopotliwe moim zdaniem, bo zależy jaka ta piłka w jego kierunku poleciała, bo jeśli to jest freeball, no to nawet tak. Ja bym potrafił to... No tutaj ja zostawiam freebole już. Ja mówię o takich piłkach atakowanych, tylko że tutaj jest właśnie dalej element, czy piłka dotknęła bloku, więc zwolniła, czy dużo z tych piłek było tipowanych, czyli gdzieś tam kiwki, jakieś plasy w tego zawodnika, żeby go wyłączyć z ataku, bo taka jedna z głównych zasad w siatkówce, jeżeli mamy trudną piłkę, to przebijamy w atakującego rozgrywającego po to, żeby on już nie mógł rozegrać w przypadku ataku rozgrywającego, albo żeby miał trudności z dokładnym najściem do ataku w przypadku atakującego. Także tu jeszcze trzeba rozgraniczyć, a to nie jest łatwe, żeby rozgraniczyć, czy ten atak był mocny, czy ten atak był słaby. No właśnie, i pewnie gdybyście taką analizę chcieli robić grupowo, jako skauci plus ligi, to pewnie każdy by to oceniał inaczej, z tego by jakiś wielki galimatias powstał i pewnie de facto nie dałoby się tej informacji jakoś sensownie wykorzystać, więc może... Dokładnie. Tak. Mogłoby to po prostu pójść na marne. Dlatego na przykład dla mnie dobrą obroną jest obrona jakiegokolwiek ataku, tylko że ataku, czy to jest mocny, czy słaby atak, czy dotknięty był blok, czy nie, ale że wyprowadziliśmy ataki. To dla mnie jest jakiś tam współczynnik, którego ja używam i tak jak mówię, że obrona jest tutaj elementem najbardziej przypadkowym w tym wszystkim, we wszystkich elementach siatkarskich, także tutaj nie ma, moim zdaniem, nie ma sensu za bardzo się na tym koncentrować, tylko jak najprostszy system przyjąć. Chociaż parę lat temu robiłem w taki sposób, że inaczej oceniałem obrony mocnych ataków, a jeszcze inaczej obrony słabszych ataków, takich mniej siłowych. Ale nie widzę większego sensu, bo jakby co z tego? Jeżeli jesteśmy w stanie wyprowadzić atak, to jest to najważniejsze. Jesteśmy w stanie wyprowadzić atak, ale no też nie zawsze okazuje się to skuteczne, bo śledząc Twittera Jakuba Bednaruka, pamiętam, że on wrzucił kiedyś taką analizę, jak zespół bydgoski atakuje po przyjęciu pozytywnym, negatywnym i tak dalej, i też jak oni sobie radzą po freebolach. Czyli to jest coś, co wydaje się być oczywiste, że mamy wtedy piłkę dograną do siatki i rozgrywający może zrobić nią cokolwiek, a okazało się, że w spotkaniu Bydgoszczy, nie pamiętam z kim oni grali, chyba z Warszawą, że skończyli chyba tylko jednego z 12 freeboli atakiem skutecznym. Także to jest jakiś kosmos dla mnie po prostu, ja nie mogę uwierzyć, że to jest w ogóle możliwe, ale takie były liczby i widocznie musiało się tak na tym meczu po prostu dziać. Ale to I tutaj właśnie dochodzi jeszcze element, aż trochę analizy, bo na przykład z Andrzejem Kowalem po każdym miesiącu robimy analizę naszego zespołu, czyli meczów z ostatniego miesiąca. Tak jak właśnie teraz zabieram się za analizę stycznia, meczów ze stycznia, drużyny z Rzeszowa plus trzy najlepsze drużyny plus ligi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale tam jednym z elementów jest skuteczność czy efektywność właściwie. Efektywność ataku po perfekcyjnym przyjęciu, po dobrym przyjęciu i im dalej od siatki, ale jeszcze kontratak dobry, czyli po takim freeballu powiedzmy, i kontratak gdzieś wysokie piłki powiedzmy. I często wychodzi w analizach taki element, że w pewnych drużynach lepiej opłaca się przyjmować na plus, czyli gdzieś tam 1,5 metra od siatki, niż na siatkę, czyli perfekcyjnie. Dlatego, że na przykład rozgrywający jest niski i ma problem z wystawą wtedy, bo musi częściej wystawiać jedną ręką na przykład, albo ta piłka jest mniej dokładna, bo z pierwszym tempem jest troszkę łatwiej temu rozgrywającemu wrzucać piłkę do środkowego niż tak trochę wystawiać nad siebie. To są takie, to jest 1,5 metra różnicy na boisku, ale kilka tak z
10% efektywności ataku więcej. Jasne, rozumiem. Kolejna rzecz odnośnie obrony, w sumie już pewnie ostatnia, którą chciałbym poruszyć, mianowicie obrona piłek na 9-10 metrze. To znaczy dla mnie to są akcje zawsze bardzo efektowne, pewnie wszyscy, czy też może większość, mamy przed oczami obronę Marcina Możdżonka z Berlina w 2014 roku, z turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Rio. W 2016 roku, powiedziałem przy tym chyba 14. W 2016 roku, kiedy on chyba w tiebreaku właśnie w finale z Niemcami taką piłkę obronił. Paul Lottmann Wrzesowi, o nim już takie legendy trochę krążą, jakim to on świetnym był obrońcą w okolicy 9-10 metra. No i dla mnie to jest bardzo taki tajemniczy element, z tego względu, że chyba się zgodzimy wszyscy, że większość piłek, czy to po wybloku, czy po atakach, zmierza w kierunku boiska. Przypuszczam, że bardzo trudno jest się ustawić w taki sposób, że i piłka, i jednocześnie broniący znajdą się jednocześnie na 9 metrze. Tu już nie chodzi nawet o szerokość, bo piłki, które lecą gdzieś tam po wybloku na 9 metrze, lecą na tyle długo, że obrońca, który ustawił się na odpowiedniej wysokości, jest w stanie na szerokości poprawić swoje ustawienie i do tej piłki zdążyć. Natomiast jeśli zawodnik stoi w boisku, no to piłka go przelobuje i na 9 metr 10 już nie zdąży, dlatego musi się tam ustawić w ciemno. No ja jestem ciekaw, czy da się jakoś z analiz gry przewidzieć, kiedy piłka może spaść w okolice 9-10 metra, czy raczej bazuje się to na instynkcie i jakimś takim przeczuciu zawodników, że niektórzy to mają, a niektórzy tego nie mają i im się pozwala tak robić, a niektórym się tak nie pozwala. No i z czego to właśnie wynika, że jednak takie obrony na 9-10 metrze się przytrafiają czasami. Założeniem w siatkówce jest to, że blok, który my zrobimy, jest szczelny. I jeżeli ten blok jest szczelny, no to teoretycznie powinien zakrywać środek boiska, tak? To tak w większości przypadków. Więc zawodnik stojący w obronie w szóstej strefie, czyli tam na środku boiska, jest tak trochę zbędny. On się przydaje, jak ktoś używa kiwek za blok, czy plasów w środek boiska. Tylko że jeżeli mamy charakterystykę atakującego w ten sposób skrzydłowego, bo to też może być przyjmujący, że on nie używa tipów czy kiwek, no to ta szósta strefa przy dobrym bloku jest zbędna po prostu, bo tam żadna piłka nie powinna dolecieć. Jeżeli mamy dziurę w bloku, czyli ręce nie są przy sobie blokujących, no to wtedy ten zawodnik szóstej strefy powinien wejść w to miejsce, gdzie piłka jeszcze może się przebić przez blok. Natomiast jeżeli mamy szczelny blok, wiemy, że zawodnik nie kiwa, nie tipuje i to bardziej wychodzi na wideo przez oglądanie ataków. Widać, że jeżeli ma taki potrójny blok na przykład, to on stara się obić blok, czyli atakuje wysoko, żeby po palcach piłka wyleciała w aut. No i wtedy jest tutaj rola, tak jak Marcin Możdżonek, on dobrze potrafi to robić, wychodzi gdzieś na 9-10 metr i ta piłka, jak jest mocno uderzona, to ona ląduje w tych okolicach i wtedy jest to bardziej efektywne, żeby tam stać, a nie na szóstym metrze, bo piłka przelobuje cię jako obrońcę. A druga sprawa, taka z ludzkiej fizyki już wynika, że łatwiej jest ruszyć do przodu niż do tyłu, po prostu. I tyle. Zdecydowanie. Okej. Okay. Tak jak wcześniej wspomniałeś, rozmawiamy w sobotę na dzień przed meczem ze Skrą Bełchatów. Byłeś na Pucharze Polski, obserwowałeś grę Marcina Janusza, pewnie przeskautowaliście już mecze Skry Bełchatów. Tak krótko mówiąc, jesteście już gotowi na to spotkanie? Jak atmosfera w zespole? Jakieś kontuzje się pojawiły? Coś możesz powiedzieć? Jakie nastroje? Tak, atmosfera jest bardzo dobra, tym bardziej, że zagraliśmy niezły mecz z Zaksą. Oczywiście zawsze można było zagrać lepiej, ale myślę, że nie możemy tutaj popadać w jakiś hura optymizm. Bo to jest jednak Bełchatów i z nimi trzeba zawsze grać na maksa i po prostu jesteśmy pozytywnie nastawieni, ale na pewno trzeba walczyć bardzo, bardzo mocno, żeby wyrwać to zwycięstwo. Zostawmy na moment siatkówkę ligową. Coraz goręcej robi się wokół wyboru selekcjonera. Osiągnięcie temperatury wrzenia przewidziano na 7 lutego, wtedy poznamy nowego szkoleniowca reprezentacji. No a myślę, że po tym jak te decyzje poznamy, zrobi się jeszcze goręcej, bo pojawią się różne opinie szeroko pojętej opinii publicznej. No i może być tak, że pojawią się głosy, dlaczego trener Gruszka, skoro ma 11, na 11 meczów wygrał 1, tym tylko 9 setów. No i kojarzy się trochę z poprzednim sztabem, który raczej nie odniósł sukcesu, jest kojarzony z porażką. Albo pojawią się głosy, dlaczego nie Heinen, skoro ma doświadczenie w reprezentacji, zdobył medal z Niemcami na Mistrzostwach Świata, zajął 4. miejsce z Belgią na Mistrzostwach Europy, ma w mediach przynajmniej widoczną, ciekawą osobowość, jest pasjonatem siatkówki, osiąga dobre rezultaty w klubach, zadeklarował, że będzie się uczył języka polskiego, a na
przykład z kolei, dlaczego Heinen, skoro miał być Polak? Albo dlaczego trener Kowal, skoro ostatni sezon miał nieudany, a dwa sezony temu osiągnął, w cudzysłowie, to nie jest jakby moje zdanie, tylko zdanie szeroko pojętej opinii publicznej, tylko drugie miejsce. No i się właśnie zastanawiam, co nas czeka, jaki wybór zostanie podjęty, jakie będą tego jakieś konsekwencje. I też ja muszę od razu tutaj wspomnieć, jeśli o mnie chodzi, mi jest bardzo trudno do takich wyborów się odnosić, czy opinii odnośnie trenerów. Ja powiem tak, widzę, że po tym jak trener Andrea Anastasi po Pucharze Polski zdobył to trofeum, to już pojawiło się kilka głosów, a dlaczego nie trener Anastasi, skoro on wygrał Puchar Polski, czyli osiągnął jakiś tam sukces. Ja się zastanawiam w takim momencie, a co jeśli on by tego pucharu nie zdobył? Czy to by coś zmieniło w ocenie jego klasy trenera? Moim zdaniem nie zmieniłoby absolutnie nic, on nadal byłby takim samym trenerem. Tutaj można też nawiązać do tego, że taki hipotetyczny przykład. Wyobraźmy sobie Igrzyska Olimpijskie, w ćwierćfinale spotyka się Brazylia z Rezende i Rosja z Alekno. Jedna drużyna przegrywa i to przecież nie oznacza z automatu, że Alekno jest słabym trenerem, a Rezende dobrym. Czyli moim zdaniem tutaj nie za bardzo można, albo niekoniecznie należy odnosić się do liczby sukcesów czy liczby medali na koncie danego trenera. I kiedyś moim zdaniem znakomitą rzecz powiedział Oskar Kaczmarczyk. Ja to pisałem już na Twitterze, ale tutaj w podcaście też ten cytat przytoczę, bo moim zdaniem jest bardzo fajny i warto o tym powiedzieć. Ja go teraz po prostu przeczytam. O klasie trenera wcale nie znaczy ilości tytułów i medali na jego koncie. Daniel Castellani, jeden z tych największych, wciąż o tym powtarza. Zobacz drużynę na początku, ocen jej potencjał i zobacz jej braki, a później przyglądnij się tej samej drużynie na samym końcu sezonu. Ocen, ile się w tej drużynie zmieniło. No i w jego opinii, a ja się pod tym podpisuję dwoma rękoma, to jedyna miarodajna i skuteczna metoda na ocenę wielkości trenera. To powiedział Oskar Kaczmarczyk. No i ja muszę powiedzieć, też się pod tym podpisuję. No i jestem ciekaw, co ty o tej całej sytuacji sądzisz, wyboru selekcjonera. Z tego, co sobie zdążyłem przemyśleć, to ty tak bezpośrednio zdążyłeś poznać trenera Kowala, bo z nim pracujesz już drugi sezon. W Olsztynie pracowałeś jako statystyk, to w sezonie 2012-2013 był Piotr Gruszka, jeśli nie pomyliłem sezonów, więc miałeś okazję go poznać osobiście i jako tako, jako człowieka możesz go sobie jakoś tam w głowie przyswoić. Natomiast nie masz żadnego związku chyba z trenerem Heinenem, jeśli się nie mylę. Nie mam bezpośredniego. Okej, no właśnie. No i jestem ciekaw, co ty o tej całej sytuacji wyboru trenera sądzisz, kto jest twoim faworytem, po prostu jakie jest twoje zdanie na ten temat. Do tego cytatu Oskara, właściwie z Daniela, to dodałbym jeszcze to, że trener na koniec, na sam koniec już musi wyciągnąć wnioski, co on mógł zrobić lepiej, co on następnym razem zrobi lepiej. To jest taka rzecz, którą należy też, myślę, że należy dodać. Ja uważam, że skoro doszliśmy w Polsce do momentu, kiedy całkiem nieźli trenerzy reprezentacji już tylko rok wytrzymują, nawet nie cały rok na fotelu trenera, to myślę, że należy dać szansę Polakowi. To jest po pierwsze. Dlatego ja akurat jestem bardzo zwolennikiem tego, żeby to Andrzej był trenerem, bo ma największe doświadczenie. Sukcesy też, spójrzmy na sukcesy, to każdy chciałby je mieć. Dokładnie. Albo inaczej, dokładnie. Chciałbym poznać osobę, która by odmówiła tych wszystkich medali, tych wszystkich sukcesów. Jasne. Także tutaj jestem jak najbardziej za Andrzejem. Też z tego powodu, że Andrzej, ja z nim pracuję na co dzień, rozmawiamy bardzo, bardzo dużo. Ja widzę, jak Andrzej jest merytorycznie przygotowany do pracy. Tutaj zanim zacząłem pracować z Rysowią, no to nie znałem w ten sposób Andrzeja, natomiast jak już zaczęliśmy rozmawiać, to ja widzę, że Andrzej ma wiedzę z takiej ścieżki włoskiej, siatkówki, natomiast Andrzej jako jeden z nielicznych, myślę, że na palcach jednej ręki można wymienić trenerów takich, którzy pracują w Europie, a którzy mają doświadczenie z siatkówki amerykańskiej, która też moim zdaniem jest znacznie lepsza w tym momencie od siatkówki włoskiej, bo Włosi idą na skalę, a Amerykanie jednak w tym momencie na jakość. Andrzej merytorycznie jest bardzo dobrze przygotowany. Na przykład ja byłem ostatnio właściwie zaskoczony, że Andrzej ma ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o ciało ludzkie, takie przygotowanie motoryczne, fizjonomię, tak, jak to wszystko powinno wyglądać. A do tego jest, jeżeli chodzi o przygotowanie analityczne, to też jest naprawdę na najwyższym poziomie. Myślę, że tak Andrzej jest na najwyższym takim, myślę, że najlepszym polskim trenerem. A też nie ma co ukrywać, że polscy trenerzy, niestety w Polsce o polskich trenerach mówi się bardzo źle. To jest, tak. Nie wiem skąd to się bierze, ale myślę, że my jako Polacy o sobie, jako Polakach mówimy
robimy źle, tym bardziej, jeżeli jest to konkurencja bezpośrednia i bardziej szanujemy obcokrajowców, co jest bardzo, bardzo, bardzo złe. I myślę, że to jest najlepszy moment na Polaka, tym bardziej, że Andrzej właśnie pracował, współpracował, był trenerem kadry B, która osiągnęła spore sukcesy, potrafi pracować z młodymi zawodnikami, potrafi ich rozwijać i to w kontekście kadry, gdzie mówi się o odmłodzeniu kadry, jest bardzo istotne, bo tutaj zaraz wejdą zawodnicy typu Kwolek, typu, mam nadzieję, Marcin Masłowski, przepraszam. Mateusz Masłowski. Mateusz Masłowski. I tutaj takie doświadczy Artur Szalpuk, Bednosz i tak dalej. Tutaj przyda się ręka człowieka, który potrafi z nimi współpracować. Andrzeja przewagą jest to, że on zna Ligę Polską i jakby widać u niego stałość w emocjach, stałość w uczuciach, czyli nie można zobaczyć, że Andrzej w 5 latach zmieniał klub, co robił Vital Heinen i teraz co chce zrobić też z reprezentacją Belgii, bo jakby mimo trwającego kontraktu chce po prostu zmienić z dobrego na lepsze, o tak. Więc tak zastanawiam się, czy jeżeli nie dostanie propozycji za 2 lata po dobrych sukcesach z Polską, czy Vital Heinen nie zrezygnowałby z Polski, nie poszedł do Włoch na przykład, chociaż jest to mało realne, ale, nie, ale tak mi to przychodzi do głowy po prostu. Dlatego ja tutaj jestem jak najbardziej za Andrzejem, tym bardziej, że merytorycznie jest bardzo dobrze przygotowany i ja jestem przekonany, że sobie poradzi, tylko że Andrzej bardzo realistycznie patrzy na siatkówkę. No, z Mistrzów Świata z 2014 roku w tej drużynie zostało niewielu Mistrzów Świata, to jest tylko drużyna Mistrzów Świata, a nie Mistrzowie Świata. Z nazwy bardziej. Dokładnie, tak. Mhm. Tak, tak, tak. Tak. Więc myślę, że tutaj trener powinien mieć pomysł nie na Mistrzostwa Świata w tym roku, w 2018, tylko na przygotowanie do Igrzysk Olimpijskich odpowiednie. Mhm. Tylko, że wiąże się to niekoniecznie z medalami do Igrzysk Olimpijskich, bo to są trochę, no nie da się w każdym roku mieć sukcesu. I to też jest duża rola w Polsce i Związku, Polskiego Związku Piłki Siatkowej i całego środowiska siatkarskiego i kibiców, żeby było takie zrozumienie, że tutaj trzeba coś poświęcić, żeby później w przyszłości zyskać więcej. Mhm. Jasne, tu wspomniałeś o toście trenera Kowala, że on pracował z kadrą B, że osiągał z nią sukcesy. Myślę, że jak tak rozmawiam z różnymi ludźmi, sporo osób o tym zapomina, że on już doświadczenie z pracą w reprezentacji ma i też spotykam takie głosy, że on z tą reprezentacją nie osiągnął sukcesu, że to nie za ciekawie wyglądało, ja się z tym nie zgadzam. Moim zdaniem brązowy medal Ligi Europejskiej był sukcesem. A to, co ty mówiłeś odnośnie trenera Heinena, no to właśnie pamiętam takie jego wypowiedzi, jak to cieszył się, że w końcu będzie mógł prowadzić swoją reprezentację swojego kraju, czyli reprezentację Belgii. No, minął rok czasu, pojawia się perspektywa pracy z reprezentacją Polski, pewnie z potencjałem kadrowym lepszym niż reprezentacji Belgii. Wiemy, że za chwilę dołączy Wilfredo Leon. No i ty mówisz, że powinniśmy pracować w perspektywie Igrzysk Olimpijskich, a nie Mistrzostw Świata. Ja się z tym zgadzam. No i co będzie, jeśli Vital Heinen po roku jednak zdecyduje się dezerterować, czy to do reprezentacji, nie wiem, Rosji, czy Włoch? No, historia pokazała... Albo związek z niego zrezygnuje, tak jak już zdarzyło. Jasne, ale to już jakby nie będzie wina Vitala, bo do tego zmierzałem, że historia pokazuje, że on może się na reprezentację nagle wypiąć i z całej naszej perspektywy pracy pod kątem Igrzysk nic nie wyjdzie, bo nagle zmieni się trener i wszystko może poprzewracać się do góry nogami. Także ja w dalszym ciągu chciałem się zapytać, kogo ty byś wybrał, ale z twojej wypowiedzi jasno można zadeklarować, kto jest twoim faworytem, na kogo ty byś postawił. Czyli według ciebie powinniśmy postawić na trenera Kowala, powinniśmy pracować w perspektywie Igrzysk Olimpijskich, a nie Mistrzostw Świata. Ja się z tym również zgadzam. Też przyszło mi do głowy takie pytanie, co ty będziesz robił w sezonie reprezentacyjnym, bo przypuszczam, że pewnie masz kontrakt z reprezentacją w Finlandii i będziesz z nią pracował dalej, czyli chyba możemy tutaj zdementować, że ty do pracy z reprezentacją Polski raczej szybko nie będziesz się garnął. Czy tak jest? Czy może jest sytuacja twoja niejasna? To znaczy, ja chciałbym pracować z reprezentacją Polski, natomiast tym bardziej z Andrzejem, bo ja Andrzeja poznałem i znam już bardzo dobrze i wiem, jak się z nim pracuje. Mhm. Natomiast to, co mówię, to nie wiąże się z tym, że chciałbym, że muszę jakoś znaleźć sobie pracę, bo ja mam kontrakt z reprezentacją Finlandii do Igrzysk Olimpijskich, więc ja tutaj jestem
jakby zobowiązany do pracy z Tomasem Samelwo. Także tutaj to z mojej strony jest sytuacja jasna. A też to, co mówiłeś o Witalu, to jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli w tym roku Witalowi nie pójdzie coś się wydarzy, kontuzje, brak wyników z jakiegokolwiek innego powodu, to jeżeli związek zrezygnuje z niego albo on decyduje się odejść do jakiegoś lepszego miejsca, to będziemy jako polska siatkówka w momencie, w którym jesteśmy teraz, czyli trenera nie mamy, nie mamy projektu na przyszłość i znowu będziemy mówili wszyscy, że teraz jest czas na Polaka. Tylko, że no, ten czas na Polaka był już jakiś czas temu. Mhm, jasne. I im wcześniej pewnie na niego postawimy, tym lepiej. Zgadza się. Mhm. A to też w sumie zapytałem trochę o twoje ewentualne plany odnośnie reprezentacji, bo może już coś wiadomo, bo na przykład nasz związek zabrał się w ogóle za koncepcję budowy sztabu trochę od tyłu, bo już wiemy, że asystentem trenera będzie Michał Gogol, a nie wiemy, którego trenera, także to jest dosyć specyficzna i ciekawa sytuacja. No ale 7 lutego już niebawem, także się wszystko będzie jasne, będziemy mogli dalej jakieś dyskusje toczyć. Myślę, że na tym zakończymy, bo i tak już rozmawiamy bardzo długo. Także Kamilu, ja ci bardzo dziękuję za to, że zgodziłeś się przyjąć moje zaproszenie, że byłeś tak cierpliwy w odpowiadaniu na moje pytania i za to, że w bardzo ciekawy sposób powiedziałeś. Także ja się z tobą żegnam, bardzo ci dziękuję. Cześć. To ja dziękuję bardzo za zaproszenie i za miłą rozmowę. Dzięki. To w takim razie do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu 6 Set. Cześć.